Dzień dobry, moje kochane baranki na kanale Karty na Miłość. Skarbeczki, no to zrobimy sobie czytanie tygodniowe dla Was od 26, już zahaczymy o lipiec, do 2 lipca. Oczywiście wiecie, że czytanie ogólne, jeśli Wam nie rezonuje, nie pasuje, to proszę odsłuchać swojego ascendentu. Jak obliczyć ascendent? Macie skarbeczki u mnie w opisie filmu. Tak się zastanawiam, kochani, którą talię wziąć. Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, ale chyba wróżkowy, jakoś tak niebieski kolor do mnie przemawia. Zostawimy te nowe karty, może będą chciały coś dopowiedzieć, a jak nie, to będą za tydzień. Jakoś tak nie zdążyłam wybrać. No ja tak mam. Ale to jest, kochani, wszystko na żywo, wszystko przy Was, nic nie jest przygotowane. Tak samo skarby, karty losuję przy Was wyciągam skarbeczki. Zobaczmy, jaka jest Wasza energetyka, co tam w pracy, co w miłości, tak? Skarbeczki, Wy wiecie, żeby kanał się mógł rozwijać, zostawiamy łapkę w górę, zostawiamy ślad w komentarzu. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy, drugi raz i podoba Ci się to, co robię, podoba Ci się moja praca, no to zachęcam do subskrypcji kanału, szary dzwoneczek, zaznacz wszystko i będziesz w tej samej chwili otrzymywać wiadomości, że jest nowy filmik na kanale. Aniołki, dzisiaj mam przed sobą też wyrocznie duchowych zwierząt. No to oczywiście, że tak. Zobaczmy, co ja Wam tu fajnego dałam. Co dałam, co przygotowałam. Usiądę sobie wygodnie, bo ja znowu, tak jak zawsze, siedzę na końcu krzesełka. Kochani, to co, przechodzimy, tak? Wy już wszystko wiecie, co gdzie macie. Zobaczmy, ja rozłożę, kochani, tak mi łatwiej jest czytać karty, jak widzę wszystkie, dobra? Wasza energia, powiedzmy, tego tygodnia, muszę sobie ten kamień przełożyć. Zamknięte w sobie będziecie. Zamknięte w sobie będziecie. Słuchajcie, będziecie potrzebować czasu dla siebie. Zaraz Wam wszystko będę mówić. Co w finansach, w pracy. Ktoś Was tam zdenerwuje. Co w miłości. Bez zmian. Fajnie. Niektórzy się ucieszą. Otoczenie, dzieci, rodzina, przyjaciele dołożymy. No, super. Nadzieje czy obawy? Nadzieje, super. Co jeszcze będzie fajnego? No, będzie 6 pentakli. Świetnie. Możecie liczyć na zbiegi okoliczności. Super. Co odchodzi do przeszłości? Paźmieczy. No, ktoś, może kto Was obgadywał. Może ktoś, kto... U kogo byliście? Co tam w zdrowiu? A, rycerz Buław. No to chyba ostatnio mieliście podobnie. I rada. Nieźle. W tle czytania. Świat. Rycerz pentakli. 7 pentakli. I 2 kielichów. Orzesz, orzeszku. Jakie ładne karty. Mam nadzieję, że Wy widzicie. Widzicie moje piękne karty? Wieloryb. Ja się tak śmieję, ale to chodzi o to, żeby zaufać wielkiej tajemnicy. Nie chodzi, skarby, o to, że wyglądamy jak wieloryby, aczkolwiek mnie już mało brakuje, bo ja tak ostatnio lubię jeść i słodycze i inne takie właśnie rzeczy, że to jest straszne. Słuchajcie, 61, cyfra, która ważna będzie w tym tygodniu. Możecie zapamiętać, nie musicie. Nie będę Wam czytać tutaj masakrycznej historii, o której książka mówi. W każdym bądź razie trzeba będzie w tym tygodniu zaufać wielkiej tajemnicy. Może ktoś będzie rozmawiać z kimś i będzie to, kochani, dla Was ważny dzień, ważny moment.
Może wyjdą tajemnice rodzinne na jaw. No, zaufaj wielkiej tajemnicy. Będziemy sprawdzać tą kartę, kochani, co ona oznacza. Tak jak wam, skarbeczki, powiedziałam wcześniej, zamkniecie się w sobie. Kompletnie nie wiem czemu, ale myślę, że będzie tu gro takich moich kochanych baranków, które po prostu albo są w trójkątach, albo są w takich dziwnych związkach, gdzie po prostu trzeba będzie na chwilę się nie odzywać, trzeba będzie się na chwilę schować przed całym światem. Ogólnie nie będziecie ludziom chcieli mówić o waszych planach, przepraszam, o waszych planach, o waszych marzeniach. Słuchajcie, myślę, że nawet jeżeli kogoś poznaliście, czy poznacie, to robicie bardzo dobrze. Ja uważam, że szczęście, twoje szczęście lubi ciszę. Daj sobie czas na poznanie osoby, daj sobie czas na to, żeby mieć też swoje jakieś tajemnice, tak? Przede wszystkim, kochani, nie wszystko i nie wszystkim powinniśmy mówić. Myślę, że będzie taki dzień, czy też dwa, może i weekend, że będziecie chcieli pouczyć się, wrócić do rzeczy ważnych. Tak, kochani, tak. Czasami tak jest, że mamy dosyć pracy, dosyć tych ludzi, nawet i rodziny, brzydko mówiąc, i będziemy woleli Netflix, książkę, nawet, słuchajcie, wizytę u wróżki, niż fiurgać. Część z was może już być, kochani, na urlopie. I ja tutaj widzę, że wy naprawdę wyłączacie telefon, nie odpisujecie, przede wszystkim z pracy, macie po prostu gdzieś. Macie i gdzieś, po prostu jesteście, odpoczywacie, świetnie się czujecie, zwiedzacie i nic wam więcej do szczęścia nie potrzeba. Myślę, że niektóre baranki też przy tym układzie z tym eremitą pojedziecie na jakąś działeczkę, do jakiegoś lasu. Tam, gdzie nie ma hałasu, tam, gdzie nie ma ludzi. Wy tego potrzebujecie, bo w tym tygodniu będzie się dużo działo. Ten rycerz kielichów może przynieść tyle informacji i tyle się może dziać, i głównie sprawy, które nie są związane nawet i z wami, może nawet z waszą pracą, kochani. I tak właśnie sądzę, bo mamy tutaj tą wieżę. Więc ogólnie, kochani, na finanse nie będziecie narzekać, absolutnie. Natomiast spadną pewne maski iluzji u was w miejscu pracy. Po pierwsze, możecie złapać kogoś na kradzieży. Po drugie, złapiecie kogoś na kłamstwie. Po trzecie, będziecie musieli może być świadkiem w sądzie, może wam się zakończy rata jakiejś pożyczki, raty może jakieś się skończą. No słuchajcie, jak najbardziej. Jeżeli macie jakiś projekt, to wy go skończycie w tym tygodniu i będziecie bardzo szczęśliwi, bo będziecie już wiedzieć, ile zarobicie, ile macie już wolnego, a ten koniec przyniesie wam tą upragnioną ulgę. I ja myślę, że część z was już ma ochotę na nowy projekt, na nowe zadanie. Myślę, że co niektórzy będą docenieni w tym tygodniu. Jeżeli chodzi o osoby, które szukają pracy. Skarbeczki moje kochane. Dla części z was może być informacja, że kończy wam się staż, kończy wam się umowa i koniec, dziękujemy. To nie będzie złe, kochani, wy się ucieszycie. Ja wam mówię, że wy się ucieszycie, że oni wam podziękują. Część z was nie lubi swojej pracy. Część z was szuka pracy i sobie mówi jeszcze dzień, jeszcze dwa. Kochani, to jest ten tydzień, kiedy kończy się siedzenie w domu i zaczyna się praca. Koniec. Koniec tego, co było do tej pory. Podejrzewam, że od 1 lipca idziecie, kochani, do pracy. Jeżeli jeszcze tej pracy nie znaleźliście, przepraszam, dla mnie jest to sygnał, że dzień, dwa, trzy, naprawdę, bardzo szybko, bo tutaj mamy rozmowę o pracę, proszę, i tu są te efekty i będziecie opijać z koleżanką, z kolegą. No i to samo mówi Azbuław, nowy początek. Świetnie, słuchajcie, bardzo fajne karty. Możecie znaleźć też fajną wycieczkę.
Jeżeli oczywiście planujecie takie wyjazdy, możecie znaleźć wycieczkę bardzo ładnie, bardzo dobrze pod względem finansowym. Ta wieża, ja nie widzę, że to jest takie zawalenie, bo tutaj mamy kapłana obok. Słuchajcie, no w miłości, tak jak Wam powiedziałam, że rewelacyjnie, 3 kielichy, 9 pentakli i 10 pentakli. Uważam, że to są najpiękniejsze dobrane karty w tarocie, jeśli chodzi o szczęście miłosne. Także moje osoby kochane w związkach, żyjcie długo i szczęśliwie. Co u niektórych widzę spotkania rodzinne, wyjścia, grille, urodziny, śluby, wesela, spotkania. Przyjeżdża mąż z delegacji, żona. W ogóle, jeżeli nawet jesteście kochani sami i nie macie tej drugiej połówki, to Wam tego nie brakuje. Idziecie z przyjaciółmi, uśmiechacie się w tym tygodniu, idziecie ulicą, ludzie Was zauważają, wychodzicie więcej do lokali, do parków. Jeżeli nawet nie, to patrzcie, niektóre baranki w domu będą przeszczęśliwe, będą miały swoją ukochaną książkę, ukochane czerwone wino, coś do jedzenia, nie wiem co tam jest na tym talerzu, ale będziecie po prostu przeszczęśliwi. I myślę, że nawet jeżeli macie dziecko, same jesteście z dzieckiem, bądź sami jesteście, to wy sobie tak zorganizujecie ten czas, że on nie będzie stracony. Myślę, że kupicie sobie coś pięknego albo jakąś ukochaną książkę czy coś takiego i właśnie będziecie potrzebować tego czasu dla siebie. Tak jak powiedziałam, część z Was konsultuje się tutaj z osobą mądrzejszą od siebie, może i z wróżką. Będziecie chcieli jakiejś wiedzy tajemnej nabyć, czy się czegoś nauczyć, bo jakby nie było, no to wyższa kapłanka o tym, kochani, mówi. Ale i skarbeczki, w Waszym otoczeniu jest fantastyczna kobieta, taka ciepła, dobra. No i myślę, że takie spotkanie z nią by było świetne. Być może to będzie, słuchajcie, też załatwienie pracy Wam przez osobę znajomą. No i słuchajcie, w magu, no to tylko, kochani, tylko i wyłącznie nadzieje. To, co sobie wymarzycie, zaplanujecie w tym tygodniu, tak będzie. No skarbeczki, ja się bardzo cieszę, bo ja mam urodzinki mojego raczka w tym tygodniu, także bardzo się cieszę na ten układ kart bardzo i jestem po prostu w niebo wzięta, jak widzę kartę świat w tle czytania, bo tu po prostu mamy możliwości, mamy pieniądze, mamy chęci, tak? Wszystkie sprawy, które będziemy chcieli, że tak powiem, na raz, dwa, trzy pozałatwiać, załatwimy. Nawet niektóre pójdą szybciej i jakoś łatwiej, bo mamy na przyszłość te 6 pentakli, że o, na przykład tak jak ja miałam sprawę mieć w sądzie o zrzeczenie się spadku, okazało się, że zrobili to zaocznie, że wcale nie trzeba i tak dalej i dostałam pismo. Pismo, że jest wszystko gotowe, a niekiedy trzeba chodzić tygodniami, miesiącami, tak? A tu dostałam, że skoro tak i tak, okej. I wy, kochani, też macie pomoc od innych ludzi. Jeżeli czegoś, skarbeczki, nie umiecie, nie wiecie, może tak być. Słuchajcie, macie obok siebie fantastycznych przyjaciół, fantastycznych znajomych. Ja tu w ogóle widzę jakieś dawanie, branie prezentów, w ogóle współpraca. Odchodzą ploty w przeszłość, odchodzą osoby, które lubią się zajmować ploteczkami, które nie mogą sobie znaleźć, wiecie, własnego miejsca, wchodzą w innym, że tak powiem, w życie w buty, tak? Jedynie co, kochani, no to mamy, jeżeli idziecie do lekarza, to ten lekarz postawi Wam świetną diagnozę, bardzo poprawną. Rycerz Buław mówi mi, jest zwrot w leczeniu, będzie lepiej. Czyli, kochani, super. Natomiast skarbeczki, może być coś takiego, jak to powiedzieć, raz ciepło, raz tak duszno, tak jakby serce kołatało, widzę takie duszności, takie ciepłoty ciała, które się pojawiają, tak? No mężczyźni będą mieli problemy z potencją. Kobiety możliwe problemy z krążeniem krwi, tak? No takie rzeczy mi się tutaj, skarbeczki, dla Was
zaznaczyły. No i zaskoczona jestem niemiłosiernie kartą rady. 8 kielichów. A, kochani, może to wy zostawicie nielubianą pracę, nielubianego partnera, może zostawicie słodycze, bo zostawiacie coś, co wam nie służy. Zaufacie wielkiej tajemnicy. Ojejku, może ja też się będę odchudzać i zostawię te słodycze, bo tu jest ewidentnie karta rady, z czegoś zrezygnujecie. I to będzie dla was strzałem w dziesiątkę. Może rzucicie nauk, na przykład palenia, tak? No, albo boli cię kolano, a cały czas biegasz i zrezygnujesz na przykład z tego biegania i będziesz pływać. O, tak jak wieloryb sobie pływa, co wy na to? No zobaczmy, co jeszcze. Kontakt z fajną dziewczyną, jasne włosy. Nawet i prezent jakiś, słuchajcie. Ale karta fałszu, czemu? A, osobę, którą uważaliście za fałszywą, okaże się, że znika z waszego życia. No, znika, blokujecie, nie odzywacie się, macie baranki święty spokój. Co jeszcze dla moich baranków? Sprawy urzędowo-finansowe załatwiać na początku tygodnia. Natomiast, kochani, uważać w pracy na kobietę. Macie tu jakąś małpę, która uprzejmie donosi szefowi, że wyszliście, że dzwoniliście przez telefon. Skarby, nie inwestujcie zbyt dużych pieniędzy. Może chodzi o jakieś zaliczki czy coś takiego. Raczej się tego wystrzegać. I uważajcie, bo możecie zapomnieć o ważnym telefonie do kogoś. Albo o prezencie, że ktoś będzie mieć na przykład urodziny i możecie o tym zapomnieć. No, pamiętać, 1 lipca mój synuś ma urodziny. Proszę nie zapominać. Kochani, na koniec dostaniecie ode mnie przesłanie. I oczywiście karty z zapytaniem i z odpowiedzią. Możecie już sobie zadać, kochani, pytanie do kart. Jeżeli chcecie inne tematyczne filmy, to wejdźcie na zakładkę wideo bądź playlista. Wszystko tam znajdziecie. Kochani, pytanie możecie nawet zadać dwa. Pierwsza odpowiedź, druga odpowiedź, trzecia odpowiedź. Dzisiaj trzy. No to zobaczmy, jaki kryształ. Dla was w tym tygodniu granat wylosowałam. O, piękny jest granat. Ojej, oczyszczanie i detoksykacja, kochani. Oczyszczamy organizm w tym tygodniu. Nadszedł czas, by uwolnić fizyczne i energetyczne toksyny z twojego życia. No to super, czyli cukiereczki ja odkładam, a wy? I czekoladkę też. Czekoladki też. Moje aniołki, pamiętajcie o łapeczce w górze, żeby kanał mógł się rozwijać. Pamiętajcie, by zostawić ślad w komentarzu, kwiatuszek, serduszko. A ja przechodzę, skarby, do odczytu. Kto wybrał kartę numer 1? Odpowiedź brzmi nie. Kto wybrał kartę numer 2? Odpowiedź brzmi mało prawdopodobne. I trójeczki muszą tylko uwierzyć, bo są niedowiarkami. No ładnie, ładnie. No to kochani, ja idę do kuchni szykować obiadek. Życzę wam przyjemnego tygodnia. Życzcie mi fajnych urodzin synusiowych, bo wszystko będzie na mojej głowie. Będę wam opowiadać za tydzień, jak było, co było. No i co, chcecie torta? Chcecie, nie? Pewnie, że tak. Buziaki, kochani. Do usłyszenia. Pa, pa. No dzień dobry, moje kochane beczulisie. Ale tydzień leci, co? Dopiero co był horoskop, patrzcie, a już będę wam opowiadać następne historie, następnego tygodnia, czyli od 26 do 2 lipca. No i patrzcie, już lipiec.
Lipiec, kochani. No. Kochani, pamiętajcie, robimy czytanie ogólne dla wszystkich byczulisiów. Jeżeli coś nie będzie pasować, tak, nie będzie rezonować, nie przejmujemy się. Sprawdzamy, w jakim znaku mamy ascendent i odsłuchujemy ten drugi znak, tak? Jeżeli jesteś tutaj pierwszy, drugi raz i podoba Ci się moja praca i to, co robię, no to kochani, zachęcam do subskrypcji kanału, szary dzwoneczek, naciśnij wszystko i będziecie wszystkie filmy otrzymywać w tej samej chwili, tak jak dla Was wrzucam. A moich stałych słuchaczy bardzo serdecznie witam. No i proszę o łapkę w górę. No i proszę, żeby zostawić w komentarzu kwiatuszek, serduszko, jeśli Wam się nie chce pisać, jak rezonuje horoskop. Dzisiaj wyrocznia, kochani, duchowych zwierząt dla Was. O, niech będzie taka wyrocznia, a co? Co tydzień może być coś innego? Pewnie, że tak. Jeżeli chcecie, kochani, inne horoskopy bądź czytania tematyczne, zajrzyjcie sobie do zakładki wideo albo playlista i tam każdy znajdzie dla siebie coś fajnego, tak? Skarbeczki, szybciutko horoskop, bo chcecie już iść do rodziny, na działkę, chcecie wyjechać, a nie tutaj siedzieć i słuchać. Wasza energia od 26 do 2, kochani, lipca. Rozłożę sobie, kochani, wszystkie, bo wiecie co, tak zauważyłam, że jest mi łatwiej, jak wszystkie widzę. Ogólnie fajnie będziecie się czuć, w ogóle fajne samopoczucie. No, bardzo ładnie, co w finansach, tam i w pracy, dobra? Nieźle. Co w miłości? No, a tu jeszcze lepiej. Świetnie, świetnie. Dobra, otoczenie, dzieci, rodzina, przyjaciele. Pożegnacie kogoś. Koniec. Nadzieje, obawy. Siła. Co jeszcze się wydarzy? Gwiazda. No, super. Co odejdzie do przyszłości i da Wam święty spokój? Jakaś baba. Tego nie, niczego nie wiecie, tylko zdrowie mieliśmy na tej pozycji, tak? Dobra, paść buław. O, dobra, to potem będę mówić. Karta Rada Słońce. Uśmiechać się więcej, nie uśmiechacie się, słuchajcie. Wiecie o tym, że się mało uśmiechacie? Kochankowie w tle czytania. Ale w tej talii mamy dwie osoby, nie trójkąt. Rycerz Mieczy oraz As Mieczy w tle czytania. O, będą poważne rozmowy. Poważne rozmowy będą, słuchajcie, jeżeli jesteście w tak zwanych układach, związkach, będą bardzo poważne rozmowy. Co dalej? Mówię, że jesteście w układach, bo tutaj te trzy pentakle tak by mi sugerowały, że może Was być więcej niż jedna osoba. Ale wylosowałam Wam kartę wyroczni z numerem 68 i jest to żyrafa. Zobacz całość. Takie macie przesłanie. Będziecie musieli w tym tygodniu przyjrzeć się pewnej sprawie komuś. Nie tak, wiecie, od, tylko całościowo, dogłębnie. Może i komuś coś to powie, pomoże. Może trzeba będzie znaleźć kogoś do współpracy, bo kochankowie to nie tylko zakochana para, ale również chęć współpracy z kimś na różnym poziomie. Niezłe karty, kochani. Samopoczucie bardzo dobre. Ja Wam powiem, że Wy po tych urodzinach to jakoś jesteście tacy wolni, radośni, chcecie... No, żyrafka, stój. Gdzie jest jaka żyrafa? Może tak ją dam. O. Skarby, no coś pięknego, no dzieci, rodzina, przyjaciele, pomagacie sobie wspólnie, poznajecie chętnie nowe osoby, jesteście życzliwi, przede wszystkim koniec już z tymi wyborami, tak? Co zrobić? Teraz już podejmujecie konkretne decyzje, kochani. Myślę, że dla Was pewien etap się kończy, zaczyna się drugi jakiś, może dlatego, że dzieci kończą szkołę, może jedziecie na wakacje, kończy się praca, jedziecie odpocząć.
ale w ogóle jesteście przepełnione miłością, radością, spokojem. No co niektórzy, słuchajcie, przede wszystkim, tak ja odczuwam te karty, zobaczycie, że nie wszystkim, komu pomagaliście, zasługują na to. I będziecie pomagać tylko tym, co ich kochacie, tylko tym, którzy na to zasługują. Podejrzewam, że jest ktoś w waszym otoczeniu, czy to w pracy, czy to wśród waszych znajomych, kto tylko potrafi brać, a nic od siebie nie dawać. Może to jest osoba, która tylko chodzi do was na ogródek, która chodzi tylko do was na kawę, podaję przykład, a wy tam nie chodzicie w ogóle. Znacie się 10 lat, a nawet nie byliście i nie wiecie, o co chodzi. Ja też mam taki przypadek w swoim życiu, identyczny. Myślę, skarby, że do głosu dojdzie po prostu chęć sprawiedliwości, że tak nie może dłużej być i położycie kawę na ławę. Kawę na ławę i stwierdzicie, teraz będzie tak, jak ja chcę i to będzie dla was bardzo dobrze. Skarbeczki, finansowo dacie radę w tym tygodniu. Myślę, że część z was jedzie na urlopy i jedzie sobie na jakieś grille, na jakieś wakacje, może krótkie, może nawet weekend tylko, ale tam gdziekolwiek będziecie, no widzę, że tutaj będzie trochę załatwiania, trochę jeżdżenia. Jeżeli chcecie w tym tygodniu skarby, jakąś wycieczkę kupić, czy tam w czasy, kupicie. Jak poświęcicie temu odpowiednią ilość czasu, bo skupicie się na tych szczegółach, czyli chcę jechać tu i tu, bo tu jest zawsze ciepło, podaję przykład, bo tu jest zawsze ciepło, bo tu mają baseny w hotelach i tak dalej, znajdziecie i jedziecie i słuchajcie, no rewelacyjnie będziecie się czuć. W ogóle znajdziecie zastępstwo w pracy, tak? To jest raz. Dwa, znajdziecie osoby, które chętnie wam pomogą, żebyście szybko się uporały z czymś. Jeżeli chcecie zatrudnić pracownika, zobaczycie, że na to wasze interwiu przyjdzie osoba, która jest tak dokładna, tak oczytana i tak kompetentna, że będziecie sami w szoku. A jeżeli moje byczulisie szukają pracy, słuchajcie, trójka byłaby mi mówiła, że ktoś trzeci wam załatwi. Jest szansa, że ktoś po znajomości załatwi wam, myślę, że to będzie mężczyzna, że załatwi wam pracę. Rozejrzyjcie się wokoło. Może akurat skarby jest to jakaś podpowiedź, tak? No w miłości, słuchajcie, też super. Rycerz mieczy, królowa mieczy i trzy pentakle. Jeżeli chodzi o moje kochane związki, to wy tutaj już z dzieciaczkami coś planujecie, coś działacie, jedziecie do rodziny, spędzacie razem czas, spotykacie się z koleżankami, z przyjaciółkami, ze znajomymi przede wszystkim i słuchajcie, jakieś grille, jakieś ogniska, jakieś wyjazdy, krótkotrwałe, ale słuchajcie, bardzo jest możliwe, że spotkacie tam może młodszego od siebie człowieka, który was zainspiruje. Może to być osoba z podznaku bliźniąt wagi wodnika, może być, ale słuchajcie, też zaznacza mi się dla mężczyzn kobieta po 45 roku życia, która może mieć na przykład własną działalność, tak? Ale i dla niektórych z was, słuchajcie, możecie tego kogoś w pracy przyczaić, bądź już jest ktoś w pracy. No i ja tutaj widzę, kochani, że tutaj jest małe śledzenie przez niego czy przez nią, tak? Obojętnie kto to jest. Czyli on was tam obserwuje, o której idziecie na autobus, o której jecie śniadania. Zwraca na was w tym tygodniu większą uwagę, być może coś będziecie, jakieś zadanie robić razem na przykład w tym miejscu pracy i będzie im łatwiej się odezwać, no i zaprosić was na spotkanie. Także moje drogie single, no ten rycerz mieczy pod spodem, ci kochankowie, to ja wam mówię, że tutaj jakaś szczała amora może być, aczkolwiek może się nie wszystkim przypodobać ta osoba, gdyż według was może być ta osoba poważna.
jak na swój wiek poważna, tak? Ale patrzcie, tu mamy królową mieczy, a w tyle czytania mamy króla mieczy i as mieczy. Czyli zobaczcie, jaka osoba chętna. To nie jest żaden taki, wiecie, do zabawy, tylko i być może, kochani, stąd tutaj musicie z otoczenia z kogoś zrezygnować. Może jest tak, że macie dwóch adoratorów, a może po prostu denerwuje was jakaś koleżanka, sąsiadka, która non stop przychodzi i teraz się odcinacie, koniec. Trzeba zrobić krok, trzeba kogoś ze swojego towarzystwa, rodzina, przyjaciele, czasami wiecie jak z rodziną, jak na zdjęciu to nie z boku, bo cię wytną. No nie? Także kogoś się pozbędziecie, po prostu, albo nawet sam po prostu zrezygnuje, może pojedzie na jakieś wakacje i da wam na ten czas spokój, ale ogólnie, no to kochani, będziecie wierzyć, że sobie ze wszystkim poradzicie i bardzo dobrze, bo trzeba myśleć skarby pozytywnie, że wy macie tą moc, macie tą siłę, żeby dostać od świata to, co wam się należy, tak? Jeżeli skarby chcecie kupić samochód, zapomniałam wam jeszcze powiedzieć, bo tak mi ten rydwan tutaj wychodzi, to albo ten rydwan to jest albo podróż służbowa, albo chcecie kupić samochód i wy go kupicie. Wy go możecie kupić w tym tygodniu. Naprawdę, to będzie świetna okazja, tym bardziej, że tutaj też mamy tą gwiazdę, czyli to, na czym wam zależało od jakiegoś długiego czasu, wam w tym tygodniu może przynieść wreszcie koniec kłopotów. Może kogoś się słuchaliście, jakiejś matki, ciotki, może jakiejś baby z pracy, może nawet, kochani, jakiejś osoby, która wam mówiła, zrób tak i tak. I teraz powiecie, nareszcie, koniec. A może i wróżba się dokonała i stało się tak, bo to jest też karta osoby wróżącej, tak? Zresztą na tej talii pięknie jest pokazana. Pani z kulą, z kartami i z kotem, tak? Tu może być dokonanie jakiejś wróżby. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o zdrówko, uważajcie na różnego rodzaju stany zapalne, czyli jakieś dziąsła, ząbki, co tam, jakieś stany podgorączkowe, jakieś krótkie kaszle, przeziębienia. Uważajcie na pięty, żeby was buty nie obtarły. Uważajcie na stopy. W ogóle jak chodzicie, to wy nie patrzycie pod nogi. Proszę was, żebyście też pamiętali o odporności swojego organizmu, bo to się tak na pierwszy rzut oka mi rzuca, wiecie? No a karta radzi, uśmiechaj się, bądź zadowolony ze wszystkiego, co już osiągnąłeś. Myślę, że czas na odpoczynek, ponieważ mamy tą kartę słońca i zobacz całość, zobacz jak cały rok ciężko pracowałeś. Może wreszcie czas na to, żeby wyjść z kimś na kawę, na herbatę, żeby wyjechać gdzieś wreszcie. Bardzo dużo pracowałyście, by czuli się. Ja pamiętam wasze horoskopy. Zobaczmy, co jeszcze karty wam chcą pokazać. Słuchajcie, może być jakaś na drodze pyskówka, jeżeli prowadzicie rowery, samochody. Może tutaj być jakaś pyskówka, ale też uważajcie, kochani, bo ktoś może po prostu być taką osobą dosyć kłótliwą i po prostu będziecie się gdzieś spieszyć na autobus, na pociąg i wpadniecie na tą osobę i możecie się spóźnić. Jeżeli również gdzieś będziecie jeździć w tym tygodniu, przemieszczać się, sprawdźcie opony, sprawdźcie samochód, wyjdźcie wcześniej na autobus, na pociąg, no bo żeby się nie okazało, że ciach prach i po balu. Co jeszcze? Aha. Dobra. Słuchajcie, sprawy urzędowe załatwiamy na początku tygodnia. Jeżeli ktoś ma wam załatwić pracę, jest to na 100% mężczyzna. Kochani, możecie dowiedzieć się, że rodzi tutaj się dziecko. I słuchajcie, tutaj mogą być też odwiedziny u dziecka, no nie skąpcie pieniędzy, ta karta nam dzisiaj wyszła w odwróceniu, nie skąpcie pieniędzy na dzieci, taki jest znak. No i przyjaciele, rodzina będą moim zdaniem najważniejsi, numer jeden w tym tygodniu.
Zaraz Wam tutaj jakiś kryształ jeszcze dam na ten tydzień. No, zaraz kończymy, bo wiecie, ja mam urodziny dziecka, to ja muszę tam wszystko ogarnąć. No, aniołki, proszę uprzejmie, to jest dla Was. Cyjanit, on jest piękny, ten kamień. Znajdź czas na zadbanie o siebie. Dbanie o siebie jest obecnie niezbędne. Dlatego tu mamy tą gwiazdę. Bo wy albo zmienicie i masz, albo skupicie sobie coś pięknego. Zadbajcie o siebie, teraz karty mówią. Teraz jest wasz czas. Aniołki, to co? Pomyślcie o pytaniu dotyczącym tego tygodnia od 26 do 2 lipca. Ja wam losuję odpowiedzi. Odpowiedź pierwsza, odpowiedź druga i odpowiedź trzecia. Możecie też zadać 3 pytania, oczywiście. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, żeby kanał mógł się tak rozwijać. Zostawcie w komentarzu kwiatuszek, serduszko, jak wam się nie chce pisać, jak rezonuje. No to zaczynamy. Osoby, które wybrały jedyneczkę w przeciągu roku, powinno się to sprawdzić. Dwójeczki w przeciągu kilku miesięcy. O, jak fajnie. No a trójki chyba mają najszybciej, słuchajcie, bo muszą wypatrywać znaku, bo to już jest tuż, tuż i w sumie patrzcie, patrzcie pod nogi, patrzcie uważnie, bo będzie jakiś znak. A przede wszystkim żyrafa mówi, zobacz całość, przyjrzyj się całości. Super, kochani, czytanie. Jestem w niebo wzięta, a wy? Przyjemnego dnia, kochani. Ja spadam do kuchni szykować. Buziaki, pa, pa. Dzień dobry, moje kochane bliźnięta. Zobaczcie, jak ten czas leci. Lipiec w tym tygodniu. Lipiec, skarby. No to zrobimy wam horoskop od 26 czerwca jeszcze. Ale karty wam lecą. Już czekacie na ten horoskop. No dobra. Dobrze, bliźnięta. No tak, no to jest wasz czas, kochani. Od urodzin 60 dni najlepszych. To zahaczmy o 1 i 2 lipca. Czyli horoskop od, kochani, poniedziałku do niedzieli włącznie. Pamiętajcie, czytanie ogólne może nie musi rezonować. Jeżeli nie pasuje, sprawdzamy, w jakim znaku mamy ascendent i odsłuchujemy skarbeczki, ten drugi znak, tak? Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie pamiętać o mnie i zostawicie, lubię to, ślad w komentarzu, jeżeli wam się nie chce pisać. Jak rezonuje horoskop, to wystarczy kwiatuszek, serduszko, co tam chcecie. Słuchajcie, tasuję wyrocznie duchowych zwierząt, bo tak chciałam urozmaicić, żeby w każdym tygodniu dla was były inne karty, nie te same. Także sobie, kochani, tak wymyśliłam. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy, drugi, trzeci raz na kanale i podoba wam się moja praca, no to skarby, zachęcam serdecznie do subskrypcji kanału. Szary dzwoneczek naciśnij tam, gdzie pisze wszystko i będziecie po kolei wszystkie filmy otrzymywać w tej samej sekundzie, tak jak dla was wrzucam. A jeśli chcecie posłuchać innych tematycznych horoskopów, to wejdźcie na wideo zakładkę bądź na zakładkę playlistę. Znajdziecie wszystko, czego potrzebujecie, tak? Kochani, no to sprawdźmy, jak was widzą w karty na czas od 26 do 2 lipca. Najpierw skarbeczki ja zrobię tak, że wyciągnę wszystkie karty, a potem będziemy wam, będę wam całościowo opowiadać. Co w finansach? Królowa Pentakli. Z ładnymi kartami w ogóle wychodzicie. Świetnie. W miłości wyszły mi dwie. Ta wyszła, 9 kielichów z tą wieżą. Koniec spędzania czasu, tak rozumiem, w samotności. Koniec spędzania czasu w samotności.
Będziecie mieli mnóstwo doradców, jeśli chodzi o życie uczuciowe. Nie dajcie sobie. Rodzina, przyjaciele, no właśnie, będziecie wybierać, z kim się opłaci, z kim mniej. Bardzo dobrze. Nadzieje czy obawy? Nadzieje, świat, super. Co jeszcze się wydarzy? No, trzeba pilnować swoich granic. I dobrze. Co odejdzie do przyszłości? Skończą się pewne rozgrywki, myślę. Co w zdrowiu? Siła. Ale rada koło fortuny. W tle czytania ma... Ojej, kocham tą talię za tego głupca. Jakbym siebie widziała. No. Sześć buław, ale trzy miecze, a tu król kielichów. Pozbieracie się, kochani, pozbieracie się. Jeżeli coś was bolało, coś nie działało, pozbieracie się. Indyka wam wylosowałam. Lubicie indyka? Ja uwielbiam. Karta 11. Zwróćcie uwagę w tym tygodniu na jedenastkę, tak? Będzie ona niejako drogowskazem, ważną liczbą. Dawaj z wdzięcznością i z gracją. Macie dawać. Dawaj z wdzięcznością i gracją. Wiecie co? Niektórzy to nie będą wiedzieli tak naprawdę, co zrobić. Przyjdzie taki moment, że otworzą wam się oczy, kto jest kim. Albo już wam się otwarły. Ale powiecie sobie nareszcie, nareszcie. Tak jak wy nie lubicie plotek i takich rzeczy, tak będziecie teraz słuchać wszystkich dookoła, kto co mówi. I będziecie, dokonacie dobrego wyboru, bo ta dwójka buław i tu ta śmierć, kochani, dokonacie takiego wyboru, że będzie mieć konsekwencje na tygodnie, miesiące i lata. I myślę, że osoby, które chcą się rozwieść, odejść, zrobią to bez żadnego żalu. Po prostu będziecie pewni na 1001%, że ktoś się wami bawi, że ktoś was okłamuje i zrobicie to, co trzeba. Myślę, że najważniejsza będzie rodzina, dziecko, mąż, partner, osoba, która jest tu blisko. Będziecie znajdywać czas dla dzieci, dla domu, dla pracy, dla hobby. Po prostu będziecie to tak równoważyć, żeby było wszystkiego po trochu, żeby nikt się nie czuł gorzej. I bardzo dobrze, kochani. Powiem wam też tak, że czas najwyższy znaleźć wakacje, czas najwyższy znaleźć, nie wiem, hotel na wakacjach, być może skarby zapisać gdzieś dziecko na jakieś kursy, szkolenia. To wam zaprocentuje na przyszłość. Przede wszystkim tak. Ja tutaj widzę was jako takich mądrych, stanowczych, gotowych do realizacji, ale i będziecie się bardzo podobać. Będziecie przyciągać, słuchajcie, płeć odmienną. Myślę, że jak się odezwiecie, ktoś was na przykład usłyszy w tłumie, obejrzy się, usłyszy was, wasz głos i po prostu oniemieje. Tak ja to czuję. Tak ja to czuję. A w finansach, w pracy, no słuchajcie, jest szansa na jakiś awans, na jakąś podwyżkę, jest szansa, że nawet możecie dostać jakieś stanowisko, zostać gdzieś oddelegowani. No, ale tu będzie ta praca wymagała, kochani, tak jakby samodzielności. Jakbyście dostali samodzielne stanowisko, no słuchajcie, rewelacja. Jeżeli są tutaj moje kochane osoby spod znaku bliźniąt, które nie mają pracy, szukają, no to dla was to słuchajcie, to jest jeden z tych tygodni, kiedy brać. Nawet jak wam się na pierwszy rzut oka nie podoba, bo muszę siedzieć z dyrektorką, z kierowniczką, wy zobaczycie, jak dostaniecie pierwszą wypłatę, wy zobaczycie, jaka tam jest fajna atmosfera,
A potem z czasem, jak będą mieli do Was zaufanie, dostaniecie też coś swojego. Jakieś kursy, szkolenia, to Wam się szykuje, kochani. Bardzo fajnie. Jeżeli prowadzicie swoje biznesy, inwestujcie pieniądze, otrzymacie zwroty, wygrane te przetargi. Może być tak, że w pracy na przykład przestój, bo jest okres urlopowy, tak? Takie coś też może być, ale świetne karty, świetne. Inwestujecie w dom, inwestujecie, może będzie malowanie, może będzie remont, może kupujecie działkę i po prostu robicie sobie tydzień, bądź bierzecie piątek wolny, żeby jechać. No coś pięknego, kochani. Tutaj w pracy taka rodzinna atmosfera, gdzie jeden drugiemu pomaga. Może w waszej poprzedniej pracy właśnie było tak, że nie bardzo, nie bardzo. Zobaczycie, że tu jest inaczej. Przynajmniej atmosfera się zmieni, tak? Być może ktoś tam, kochani, będzie mieć jakieś urodziny, może jakiś ślub, coś takiego i będziecie się zbierać, spotykać. No super. Finansowo super. I tak jak Wam powiedziałam w tej miłości, kochani, dla niektórych z Was to jest koniec samotności. Może przyjechać Wasz ukochany z tej podróży, no ale słuchajcie, tutaj nawet jak się długo nie widzieliście czy coś, to Wy stwierdzicie, że Wam to dobrze samemu było, że nikt Wam się nie wtrącał, ten przychodzi, a zrób to, zrób tamto i takie mieszanie się, tak? Czyli chodzimy obok siebie, ten wychodzi do pracy na 9, ja na 14 się nie widzimy, a tutaj mamy dookoła osoby, które się nami interesują i chcą doradzać. Uwaga na te osoby. Dla niektórych, tak jak powiedziałam na samym początku, koniec z okresem samotności, po prostu koniec. Wy możecie w to nie wierzyć, bliźnięta, bo możecie nawet i nie zauważać tej osoby, która się koło Was kręci, ale ta osoba już robi takie podchody. Ja myślę, że to nawet ktoś z pracy mógłby być, ale ta osoba już robi takie podchody już tak długo, że no dopowiemy sobie tutaj. Szóstka buław. Możecie kogoś poznać przez osobę, którą znacie, czyli idziecie na urodziny, imieniny, do parku z koleżanką, z kolegą, przepraszam, i poznajecie swojego ukochanego czy ukochaną. Oczywiście wy nie będziecie chcieli iść, wiecie o tym? Bliźnięta powiedzą, nie, no co ty? To przypomnij sobie. Zrezygnujecie z kogoś na rzecz czegoś. Do jakich znajomych nie pójdziecie, do innych pójdziecie. Będziecie wybierać. Albo będziecie zupełnie kasować jakieś znajomości. Ale dla mnie jest to karta nowego początku, czyli poznacie nowych znajomych, nowych przyjaciół i zobaczycie, że będą to osoby, które wniosą coś nowego, będą chętne do pomocy, będziecie się chętnie spotykać. Myślę, że są po podobnych przejściach, co wy. No i przede wszystkim przy nich jesteście uśmiechnięci, radośni. Może, kochani, na wakacjach kogoś takiego poznacie, może planujecie. Super, super, jak najbardziej. W tym tygodniu karty ostrzegają nie być takim rozrzutnym, skarby. No, żebyście nie przepłacili za coś. No i kochani, tak jak powiedziałam, karma się dokonała. Sprawy sądowe, urzędowe zakończamy w tym tygodniu. Jeżeli jeszcze macie jakieś sprawy sądowe, urzędowe, papierologię i tak dalej, kończymy w tym tygodniu i to kończymy z sukcesem. To jest karta, kiedy już nie musicie się martwić, że coś, wiecie, zostanie na przyszły miesiąc, na przyszły rok. W tym tygodniu kończycie, nawet dostajecie pismo. Jest pani rozwiedziona, czy pan, obojętnie jaką płcią jesteście, tak? Jesteście zadowoleni. A kochani, w zdrowiu, no to zobaczcie, jaka energia, jaka witalność. Przede wszystkim bardzo dobra kondycja. Nie będziecie wchodzić na czwarte piętro z zadyszką. Ale niestety, kochani, karta siły często mówi uwaga na przeziębienia. Czyli pijemy dużo zimnych napoi, bo są upały
i nagle okazuje się, że gardełko boli, tak? Niestety, kochani, jest to karta bezpłodności, więc jeżeli będziemy się w tym tygodniu starać o dzidziusia, karty uważają, że nie ten tydzień, tak jakby, jakbyście mieli jeszcze skarby troszeczkę poczekać. No. I aha, jeżeli zaczynacie jakieś leczenie, to będzie one w dobrą stronę szło. W dobrą stronę będzie szło, tak? No i słuchajcie, koło fortuny jako rada. Akcja, reakcja. Od razu reagować. Jak ktoś coś, od razu reagować, nie zostawiać niczego na potem. Spróbujcie jeszcze raz. Zakręć tym kołem. Spróbuj jeszcze raz. Pamiętajcie, że życie każdego dnia przynosi nowe okazje i może wam się taka szansa już nigdy w życiu nie trafić, tak? Może skarbeczki przyjdzie do was jakaś zmiana, bo tutaj mamy tą śmierć i ja te karty rozumiem tak, że przyjdzie jakaś zmiana i wy możecie na chwilę się zatrzymać i powiedzieć, ale ja tak nie chcę. A to będzie właśnie dla was szansa, żebyście nie przegapili tej swojej szansy, żebyście dostrzegli na przykład swoje talenty. Może coś umiecie robić, może umiecie malować, śpiewać. Przede wszystkim tutaj widzę, że te sprawy idą tak cyklicznie, bo ona się, ta karta, to się kręci kołem, czyli cyklicznie mogą się powtarzać historie, czyli musielibyście wyciągnąć na przykład wnioski z waszych porażek dotychczasowych i nie powtarzać tych błędów. Jeżeli się to, ta karta ma odnosić do miłości, ona mówi miłość z przeznaczenia. Miłość przyjdzie z przeznaczenia. Jeżeli dotyczy finansów, pozytywne decyzje urzędowo-finansowe, zmiany, zyski, bardzo dobre. Słuchajcie, super, bardzo się cieszę, że macie takie karty. Zobaczmy, co jeszcze mogę wam dopowiedzieć do tego wspaniałego tygodnia. Co to za smuteczki? Koniec smuteczków, no proszę. To jest ta karta w odwróceniu, koniec smuteczków. Wybieracie się w podróż, wybieracie, bądź odezwie się ktoś z drogi, z daleka. Super wiadomości, ale i możecie jechać nad jakąś wodę. Jejku, ale wam zazdroszczę, ja będę musiała tutaj siedzieć na tym krześle. Dobrze, co jeszcze? Zastrzyk finansowy, świetne, słuchajcie, jakieś pieniądze do was idą, ale i możecie coś kupić, jakąś nieruchomość, działkę, wakacje, słuchajcie, rewelacje, dziewczyny, jakiś blondyn albo facet o jasnej karnacji, fajne, sprawy sądowe, urzędowe załatwione na plus, pieniądze na dom, no rewelacja, jejku, ale macie bliźnięta tydzień, super, może dawajcie z wdzięcznością i wszystko do was, co dobro wróci, co? No to dam wam jeszcze fajny kamień, ten tęczowy kwarc tytanowy, no tego jeszcze nie mam, wielopłaszczyznowość, hoho, istnieje wiele warstw i wymiarów sytuacji lub osobie, o którą pytasz. Pamiętajcie, no właśnie i ta wielopłaszczyznowość mi się bardzo, patrzcie jak karty się zgrały, kojarzy właśnie z tym kołem fortuny, że istnieje wiele warstw, tak samo się pojawiają szanse. Tylko wiecie, szansa się pojawia, a potem jak zniknie, to może się nie pojawić przez najbliższych 20 lat. Single. No. Osoby w związkach jedynie muszą uważać na wtrącanie się osób trzecich, bo bardzo będą się chciały wtrącać tutaj. Kogo? Co my tu mamy? Tu. Patrzcie, co ja robię. Chciałam wam powiedzieć, zadajcie sobie pytanie, a wyciągam wam karty. No tak, kochani, proszę sobie wyciągnąć, zadać pytanie, a niektórzy niech się przygotują na romans w tym tygodniu. Widzicie? To miała być pierwsza karta.
Ale skoro została odkryta, to jest dla mnie informacja, że was po prostu czeka niesamowity romans w tym tygodniu. Nawet ze swoim mężem i z żoną. Coś pięknego. Dobra, zadajcie sobie pytanie na przyszły tydzień od 26 do 2 lipca. Tutaj macie trzy karty z odpowiedziami. Możecie zadać nawet trzy pytania. Możecie sobie zatrzymać filmik. Jak kto lubi, jak kto chce, tak? Karta numer 1. Jeżeli jesteście w romansie, czy też w związku, nastąpi polepszenie, czy też obojętnie o co pytaliście, polepszenie. Dwójeczki. Niewłaściwy moment na romans, widzicie? A jeżeli pytałyście o coś innego, no to nie teraz. Teraz nie jest dobry czas. I trójeczki, jest to okazja. Możliwe, że okazja na romans, a być może okazja na to, co potrzebujecie w danym momencie. I tym fantastycznym akcentem żegnam się z wami. Ja spadam do kuchni gotować, a wy pamiętajcie, lubię to dla mnie. Ślad w komentarzu, obojętnie jaki, żebym mogła dla was tworzyć. No i słuchajcie, muszę iść, muszę, bo synuś ma urodziny, wiecie jak to jest, jak się ma raczka w domu, to trzeba tam zrobić to i tamto. Zostawię wam torta. Buziaki dla was. Pa, pa, kochani. Dzień dobry, raczulisie. Wszystkiego pięknego, kochani. Kto już ma urodzinki, życzę wam samych cudownych dni. Dużo zdrówka, skarbeczki. No ja też mam raczka w domu. W tym tygodniu też mamy imprezkę. Super, kochani. Pamiętajcie, że od czasu urodzin macie 60 najpiękniejszych dni w roku. I warto je, kochani, wykorzystać pozytywnie. Słuchajcie, horoskop będzie obejmował na czas od 26 czerwca do 2 lipca włącznie, czyli od poniedziałku do niedzieli. Jest to czytanie skarbeczki ogólne, czyli nie z każdym musi rezonować. Jeżeli nie będzie wam pasować, nie będzie z wami rezonować, jest to znak, żeby posłuchać swojego ascendentu. Sprawdźcie, w jakim znaku macie swój ascendent, tak? I odsłuchajcie ten drugi znak. Jak widzicie, mam tutaj wyrocznie duchowych zwierząt, dlatego dostaniecie na ten tydzień zwierzątko mocy ode mnie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, ślad w komentarzu, jak wam się nie będzie chciało pisać, jak rezonuje dzisiejszy horoskop, tak? Witam bardzo serdecznie moich nowych słuchaczy, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to macie świetną okazję, naciśnijcie sobie subskrybuj, szary dzwoneczek i zaznaczcie wszystko. Wtedy dostaniecie każdy film w tej samej minucie, co wrzucam. No, a jeżeli macie ochotę na jakieś tematyczne czytania, czy też horoskopy, zajrzyjcie w zakładkę wideo bądź playlistę i tam znajdzie każdy dla siebie coś świetnego. Skarby moje najpiękniejsze, moje raczulisie, moi solenizanci, świstaka wam wylosowałam, no proszę. Znacie to, że świstak siedzi? No znacie to, czas odpuścić, karta radzi. Coś jest, kochani, na rzeczy, coś tutaj jest dla was i wy o tym dobrze wiecie, że trzeba odpuścić. I karta wam o tym przypomina. To jest karta z symbolem cyfry 57. Być może dla któregoś raczka będzie 57 ważne, tak? 57 minuta, 57 strona. Zapamiętajcie, aniołki, tak? Świstak. Jak to było? A świstak siedzi i zawija sreberka, tak? Ach, raczulisie, ale się macie fajnie, też bym chciała mieć urodziny. Przyjdę do was na coś słodkiego, bo ja ostatnio wyglądam jak świstak. Wasza energia ogólna w tym tygodniu. Jak was tutaj karty chcą moje pokazać? Trzy buławy, królowa mieczy. O, ale coś w główce będziecie tam myślały o czymś intensywnie. Zobaczmy, co w finansach, w pracy, w szkole. Rewelacja. Ale coś jednak wam chodzi po tej głowie, bo zawsze ta ostatnia karta jest taka, no w miłości, no i w miłości to samo.
pracy, w finansach, ogólne samopoczucie, pięknie, pięknie, ale coś jednak Wam chodzi po głowie. Otoczenie, rodzina, przyjaciele. Do wisielca dokładam. Macie inne sposoby myślenia. Nadzieje, obawy. Co jeszcze? Pięć mieczy. Jakieś plotki do Was dojdą. Kogo dacie na straty? Kogoś z rodziny. Ktoś z rodziny odchodzi do przeszłości, kochani. Rycerz buław, tak jak barany, jeśli chodzi o sferę zdrowia. I karta rada, oczywiście, królowa buław. Coś pięknego. Słuchajcie, w tle czytania, kochankowie, pięć pentakli, osiem buław. Nie odzywa się do Was ukochany bądź ukochana. Nie zaprzestanie odzywać się ktoś, na kim Wam zależało. Ktoś zniknie, ucieknie, przestanie się odzywać, zablokuje. Miało być pięknie, a wyszło jak zawsze, co? Raczuli się? Ale ewidentnie, kochani, będziecie przyglądać się towarzystwu, w którym się obracacie i, kochani, postawicie na szczerość, naprawdę. Ktoś będzie chciał siać ploty, zamieszanie. Nie dajcie się, ja to tak rozumiem, kochani. Żebyście mi się nie dali, może się da przybliżyć. Żebyście nie dali się wciągnąć w te kłótnie. Stójcie od tego z daleka. Może po kolei, kochani. Macie jakiś obrany cel na ten tydzień. Na przykład robimy urodziny w lokalu. I trzymajcie się tego. Tylko, że pamiętajcie, że w tym lokalu to jest tylko lokal. A może tam na przykład, kochani, zabraknąć prądu, świeczek. Mnie kiedyś rosołu brakło na chrzcinach mojego dziecka i tutaj jest po prostu, w głowie Wam będzie siedzieć, że ojejku, znowu coś nie wejdzie, że znowu coś zabraknie, że co ja teraz zrobię. Może tak być, kochani, że czekacie na przykład na pieniądze, tak? I musicie zapłacić za salę, musicie zapłacić, na przykład dać na prezent ślubny albo już za wakacje jakąś zaliczkę i będziecie się tym denerwować i cały czas będziecie mieć w głowie, że to mi nie wyjdzie. Ja myślę, że skarby, wy w podświadomości to wiecie, jak możecie rozegrać to wszystko, ale emocje wezmą górę i kochani, wy raczulisie, ja wiem co mówię, ja mam raczka w domu, ja też mam ascendent w raczku i my jak w głowę sobie wbijemy, że się nie uda, to nam musi 10 wytłumaczyć, że się uda, nie? No, tak to może wyglądać, kochani. Taką metodę, jak ja to mówię, łopatologią. I mamy tutaj, kochani, osobę, która nam dobrze to radzi. Bardzo dobrze. Także skorzystajmy z porady, korzystajmy z wiedzy innych osób. Słuchajcie, finansowo nie byłoby źle, gdyby nie ta ostatnia karta, ale to nic. Pracujemy uczciwie, pracujemy rzetelnie, pracujemy konkretnie, bo wiemy, że za niedługo wypłata. No i słuchajcie, no i siedem pentakli właśnie z tą czwórką mieczy mówi, miały przyjść i nie przyszły. Jeżeli spodziewacie się, że otrzymacie pieniądze za zlecenie, za dofinansowanie, na cokolwiek, nagle ktoś powstrzyma te pieniądze i one będą tak jakby dla nas zamrożone, nie pójdą. Pójdą w późniejszym czasie. Także skupcie się na pracy, skupcie się na ważnym zleceniu, na szukaniu pracy. Jeżeli jesteście osobą bezrobotną, słuchajcie, mam takie wrażenie, że ktoś z Waszych znajomych, ktoś Wam mógłby powiedzieć, słuchaj, tu jest praca, zobacz sobie to ogłoszenie i Wy, kochani, szybciutko CV wysyłacie, idziecie i czekacie na ten telefon, ale oczywiście raczki będą się denerwować, bo nie dzwonią, nie piszą, ja godzinę temu byłem, a jeszcze do mnie nikt nie zadzwonił. Wiecie, o co chodzi, tak? Kochani, szybciutko horoskop, bo mój raczuliś ma urodziny, muszę iść się szykować, robić w kuchni, nie w kuchni, kochani, w miłości. Co tu w miłości? O Jezu. Słuchajcie. Osoba, która jest przy Was, ale powiedzmy jakiś czas, czyli niezbyt długo,
To może tak, takie rzeczy wam opowiadać, gdzie nie była, kogo nie poznała, że w to uwierzycie. I będziecie myśleć, że złapaliście Pana Boga za nogi. I będziecie myślały, że to koniec już waszych problemów. Słuchajcie, ta osoba może mieć albo długi, albo wam będzie, powie wam, że już jest po rozwodzie, że już spłaciła kredyty. A tak naprawdę, słuchajcie, to jest taki rzep, jak ja to mówię, rzep, który potrzebuje wyssać z ciebie trochę i jeszcze więcej. Czemu tak mówię? Bo osoba jest interesowna. Będzie się tylko odzywać, jak coś będzie potrzebować. I możecie to też zauważyć wśród swoich albo bliskich, albo znajomych, bo raczuliś zawsze pomoże. Jak chcecie, kochani, ale będziecie się upominać o te swoje pieniądze. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. Skarby moje single. Ja wiem, że wycierpicie, że długo, długo jesteście razem, ale po co wam jakiś czaroś? Osoba, która przychodzi, czaruje, mówi piękne słowa. Może wy sobie go tak po prostu wyobrazicie, że to jest cudowny człowiek, bo będzie się wam tak przedstawiał, że ma pracę, ma pieniądze, coś tam, coś tam. Im dalej w las, to zobaczycie, że ta osoba ma pełno kłopotów, pełno długów i dużo rzeczy niezakończonych. Natomiast w związkach, kochani, my się tutaj skupiamy na rodzinie, na mężu, dzieciach. Skupiamy się na tym, co mamy tu i teraz, czyli gdzie jedziemy na wakacje, czy mamy podzielone pieniądze na studia, na wakacje i tak dalej. Zajmujemy się tym, co ważne, tym, co mamy tu. Myślę, że niektórzy z was idą na jakąś imprezkę, bądź będą też szykować swoją imprezkę i możecie być niezadowoleni na przykład z prezentów, jakie otrzymacie, bo powiecie, no kurczę, no zrobiłam super, czy zrobiłam super w lokalu imprezę, a wcale mi się to nie zwróciło. Jest też taka, kochani, szansa, że po prostu wam się nie zwróci to, co wyłożycie. No i patrzcie, będzie brak kontaktu z kimś, z rodziny, z przyjaciół, z otoczenia i będziecie się zastanawiać czemu. Może, kochani, ten ktoś będzie zajęty swoją rodziną, ale może też tak być, kochani, że tu poszło o kłótnie. O kłótnie. Może coś tam pamiętają. Jeżeli chcecie się spotkać też z kimś, ktoś wam może powiedzieć, że nie, bo jedzie na ślub. Kapłan to też kartą ślubu, tak? Czy też jakiegoś szkolenia, kursu. Ale tutaj są jakieś zawirowania, kochani. Tu będą jakieś zawirowania, bo niestety ta pięć buław w tą mówi, że nie zgadzamy się z tym, nie? Czyli będziecie chcieli na siłę przeforsować. No może nie będziecie się zgadzać, gdzie jedziemy na wakacje, tak? Ja wam powiem, że część z was to w ogóle nie chce jechać z rodziną na wakacje i trzeba by to powiedzieć prosto z mostu, nawet jak się nie spodoba. Część z was chciałaby przełożyć swoje urodziny, bo teraz się źle czujecie czy coś i w ogóle to czekacie na odpowiedni moment, żeby to zrobić, żeby to powiedzieć, bo wiele z was, słuchajcie, jeżeli jesteście w tak zwanych układach, trójkątach czy jakichś innych sytuacjach, po prostu te sprawy was rozwalą, że nie będziecie mogli się po prostu skupić na niczym innym, tak? Wiecie, jak to czasami jest, że coś chcemy zrobić, a tutaj patrzcie, pięć mieczy. No przed wami jest wielka awantura. Cholera. No jest, słuchajcie, tu ktoś... Jeżeli u was nie będzie to awantura, słuchajcie... to ja wyczuwam, że ktoś powie coś takiego, że poczujemy się bezsilni. Bardzo często karta może też mówić, że to my chcemy komuś dosrać za przeproszeniem, a potem będziemy tego żałować, że chcemy wygrać za wszelką cenę, a potem stwierdzimy, że mogliśmy to inaczej zrobić. Niestety karta ta na przyszłość, może na koniec tygodnia, mówi o jakimś trudnym przeciwniku, o jakiejś stracie, o jakiejś porażce.
Może wasza, słuchajcie, reputacja, może się dowiecie, że wasza reputacja jest nie taka. Kurczę, albo wiecie co? Ja mam takie wrażenie, że tutaj to oczekiwanie, które oczekiwaliśmy na coś, co miało być w centralnym miejscu i coś pięknego, że się nie uda. Boję się, że te imieniny, urodziny, czy obojętnie co wy tam obchodzicie, czy ten grill, że tam może dojść, kochani, do, wiecie, no, część z was, a może część z was zobaczy, że tam wasz ukochany, ukochana uśmiecha się do kogoś innego, a nie do was, tak? Że tańczy ze wszystkimi babami, a wy siedzicie, tak? Że napisałyście w SMS-ie na przykład jedno słowo za dużo i osoba przestała się odzywać, przestała pisać. Nie pisze już dzień dobry, dobranoc na przykład, tak? No ale skarby, tak jak wam powiedziałam wcześniej, do przeszłości, wiecie, że odchodzi tutaj ktoś z rodziny. Kogoś dajecie na straty, kogoś tu nie będzie. Albo ktoś wyjeżdża na wakacje, albo ktoś się od was odsuwa, przestaje odzywać, bo tu mamy tego Wisielca też. Brak kontaktu zupełnie. Skarby, w zdrowiu, przepraszam, macie to co baranki. Kochani, uważamy, bo wy tak, na pewno robi się ciepło, no to zimne napoje, a tu zaraz przeziębienie, katar, więc uważajcie. Przede wszystkim osoby już w starszym wieku, mówię tutaj w starszym, bo jeżeli macie jakieś zawirowania, ciepłoty ciała, tutaj widzę takie skoki temperatur i naprawdę raz wam ciepło, raz wam oblewają was poty. W ogóle ci, co mają problemy z krążeniem krwi, proszę uważać na różne napoje wyskokowe i tak dalej, bo możecie się gorzej czuć. Naprawdę możecie się gorzej czuć, a podejrzewam, że będziecie potem żałować, że nie posłuchaliście się, tak? Ogólnie bym powiedziała, że nie będzie źle. Ogólnie nie jest źle. Kochani, co wam karty radzą? No i mamy piękną królową buław. Osoba, która wie, czego chce, rozpycha się łokciami i idzie po swoje. Dlatego może skarpeczki, te karty, które macie, aniołki tutaj, to jest taki sygnał, żeby podążać za głosem własnego serca. Nie zostawiać w naszej głowie, o bo mi się nie uda, o bo powiedzmy ktoś za mnie to zrobi lepiej. Nie, skoro uważasz, że potrafisz swoje emocje kontrolować, to zrób to. Ja wam powiem, że królowa buław należy do cierpliwych osób. A wy możecie, kochani, właśnie w tym tygodniu ulec tej braku cierpliwości, tak? Bądźcie cierpliwe, bądźcie stonowane, mądre, odpowiedzialne, tak jak królowa buław. Może to, kochani, właśnie czas na zawieranie nowych kontaktów ze znajomymi, tak? Może to właśnie jest czas na wyjście z domu. No, dla niektórych jest to zapowiedź, ale tylko i wyłącznie romansu, kochani. Jeżeli ktoś ma ochotę tylko i wyłącznie, no to możecie liczyć na romans. Także osoby, skarby w związkach mogą liczyć na... wiecie na co. No, co jeszcze wam karty chcą powiedzieć? Szybciutko, bo chcecie już iść. No będzie spięcie z kimś, będzie. Po prostu nie dacie się, będzie awantura. Coś nie pójdzie po waszej myśli. Jakaś jedna sprawa. No i patrzcie, non-stop nam wychodzi kłótnia. Słuchajcie, jeżeli to widzicie, to słuchajcie, jedną podróż sobie odrzućcie, jedną wiadomość w ogóle nie otwierajcie w tym tygodniu, jak się da.
Spotkania towarzyskie udane i patrzcie, są te prezenty. Przychodzi mnóstwo wiadomości, ale patrzcie. Znowu nam wychodzi ta kłótnia na ten tydzień. No, może ktoś w pracy wam zwróci uwagę. Ty nie patrz w ten telefon, nie śledź tam karty na miłość, tylko weź tutaj pracuj, nie? Och, dam wam fajny kryształ na ten tydzień. Coś trzeba odpuścić albo kogoś. Pamiętacie, co Świstak powiedział, żeby coś odpuścić? Fluoryt. Waszym kamieniem na ten tydzień skarby jest fluoryt. Naturalne piękno i autentyczność. Bądź sobą. Tak atrakcyjnym i zasługującym na miłość. Zewnętrznie i wewnętrznie. Jakimi uczynił cię Bóg. Piękny jest fluoryt. Piękny. Kochani, to teraz zadajcie sobie pytanie na czas od 26 do 2 lipca. Moje raczuli się myślą nad pytaniem, mogą i 3 zadać, bo ja dam 3 odpowiedzi. Karta pierwsza, karta druga i tu karta trzecia. Pamiętajcie, że będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnicie ten horoskop, zostawicie łapkę w górę, lubię to. No i oczywiście zostawić jakiś ślad w komentarzu. Skarbetki. Jak coś, zatrzymajcie sobie filmik, dobrze? A ja przechodzę do odczytu pierwszego pytania. Kto zadał pierwsze pytanie? Pierwsza karta mówi w przeciągu kilku miesięcy. Odpowiedź numer 2. Macie wypatrywać znaku. Jakie znaki dostaniecie? No a trójeczki, musicie spytać swoje anioły, musicie pomedytować, pomyśleć i dostaniecie odpowiedź, tak jakby wasze trzecie oko, umysł miał wam dać odpowiedź. Spytajcie aniołki albo wylosujcie aniołka, też tak mogę powiedzieć. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, moje kochane raczki, słyszymy się niedługo, wszystkiego pięknego, cudownego tygodnia. Nie kłóćcie się, nie warto. Nawet jak was ktoś wkurzy, dążcie do zgody, dążcie do pojednania. Dobra? Buziaki, pa pa. Lwiątka moje kochane, witajcie kochani na kanale Karty na Miłość. Słoneczka, zaraz wakacje, słuchajcie, tygodniówka od 26 czerwca do 2 lipca. Wakacje tuż, tuż i wasze urodziny tuż, tuż, kochani. Pamiętajcie, skarbeczki, że czytania, które dzisiaj zrobimy, są ogólne. Jeżeli nie będą rezonować, nie będą wam pasować, to skarby nie przejmujemy się, weźcie tylko to, co wam odpowiada. Ewentualnie posłuchajcie swojego ascendentu i po prostu, skarbeczki, odsłuchajcie tamtego znaku. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy, drugi raz i podoba wam się moja praca, no to skarby, zachęcam serdecznie do subskrypcji kanału, naciśnijcie sobie szary dzwoneczek, wszystko i w tej samej minucie, co wam wrzucę film, od razu dostaniecie powiadomienie, że jest nowy filmik na kanale. Jak widzicie, mam tutaj wyrocznie przed sobą, zobaczymy, jakie zwierzę mocy będzie dla was na ten tydzień, a co? Tak się staram urozmaicić, żeby co tydzień było coś innego, żeby jakieś fajne przesłania były. No, kochane lwiątka, koniec gadki. Patrzcie, ile wiadomości będzie w tym tygodniu. Dużo wiadomości będzie, bo już przy tasowaniu wypadły. Będziecie czekać na wiadomości. A, będziecie czekać na wiadomości, na ważne wiadomości, które mają przyjść. Dobra, kochani, rozkładamy karty, jeżeli chcecie horoskopy, inne tematy, czy jakieś tematyczne czytania, tak, czy kocha, czy lubi, no to kochani, na zakładkę wideo, bądź na playlistę sobie proszę wejść i posłuchać. Dobra, najpierw wasza energia tego tygodnia, jak tutaj was karty pokazują, super, tak jak powiedziałam, jest oczekiwanie na coś. Ale i takie niezdecydowanie. Ale najpierw, skarbeczki, wyciągniemy wszystkie karty. Zobaczymy, co w finansach, w pracy, na uczelni. 10 pentakli, 2 buławy, 9. Słuchajcie, rewelacyjne karty. Rewelacyjne na finanse.
To jest ten czas. Super. Dobra, to idziemy do miłości. Miłości as pentakli. Dwójka pentakli. Patrzcie, patrzcie, aż mi się... No i mamy nowy początek. Romanse, znajomości. Super. Nareszcie lwiątka. Otoczenie, dzieci, rodzina, przyjaciele. Pięć kielichów. Dlaczego? Bo osiem kielichów. Ktoś się nie będzie z wami zgadzał z rodziny. Może dzieci gdzieś wyjadą i będziecie się martwić. Nadzieja, rydwan, że gdzieś pojedziecie. Królowa kielichów. Do przyszłości odchodzą. No właśnie, pamiętacie, że przy tasowaniu wyskoczyło mi oczekiwanie na wiadomości. A w tym tygodniu tych wiadomości może braknąć, może być ich mniej, bądź nie przyjdą w ogóle. W zdrowiu 10 mieczy. O, kochani, wszystko by było dobrze, gdyby nie zdrowie. Ale będę eremita. Karta rada. Będę wam, kochani, opowiadać. 10 mieczy to nie jest tak dobrze w zdrowiu. Zresztą miecze zawsze są symbolem jakiejś operacji, zabiegu. Słuchajcie, prawie wszyscy macie w tle czytania 5 pentakli. Wy macie jeszcze 3 buławy i rycerza kielichów. No i skarby, no i właśnie tego wisielca, że idzie jak krew z nosa, jak ja to brzydko mówię, tak? Idzie powoli, idzie, idzie i dojść nie może. Zwierzę mocy, koliber, super, koliber jest ekstra. Bądź tu i teraz. Bądź tu i teraz. Piękne karty, cudowne. Nie wiem, czy ja mam zaświecić te światło, czy nie. Nie, chyba nie. A tu? Mam nadzieję, że widać skarby. Pewnie, że widać. Powiem wam, aniołki, tak, że ten koliber, bądź tu i teraz, macie być obecni, nie odkładać niczego na potem, na kiedyś. Tak zróbcie. Przede wszystkim 21 będzie ważne. Nie wiem, 21 godzina, 21 strona, cyfra w ogóle sama w sobie 21. Zwróćcie na to uwagę. Tutaj wam położę tego kolibra. Słuchajcie, bardzo ładne macie karty, za wyjątkiem dwóch pozycji. To już wam biegiem powiedziałam. Ponieważ będziecie mieli możliwość zmiany pracy, nawet zmiany partnera, wybór między dwoma partnerami. Słuchajcie, co tu się będzie działo w tym tygodniu, to głowa boli. Część z was może po prostu oczekiwać na powiększenie rodziny. Więc skarby moje kochane, dla niektórych z was będzie to taki tydzień, kiedy jesteśmy wspaniałe, jesteśmy piękne, jesteśmy wspaniałymi mamami, żonami, kochankami, ale i część z was po prostu już wyczekuje na ten moment, wyczekuje na ten moment i podejrzewam, że jest taka szansa, kochani, że część z was może w tym miesiącu, czy nawet w tym tygodniu, ale myślę, że to będzie jakoś tak na wasze urodziny, bardziej potem. Sądzę, że możecie się dowiedzieć o ciąży, kochani. No mamy tutaj dwie kobiety w ciąży. No zobaczcie, wzięłam tą talię specjalnie. Czy jest ta ostrość? Patrzcie, wzięłam tą talię, żeby wam pokazać. I są dwie kobiety w ciąży. Także słuchajcie, to jest wasza energia. Wy możecie w tym tygodniu nawet... Jeżeli oczywiście by się dało, to wy zajdziecie w ciążę. No. Naprawdę, skarby, macie szansę zajść w ciążę. Świetnie, jeśli chodzi o finanse. Bardzo dobrze. Kochani, 10 pentakli, 2 buławy i 9 pentakli. Lepiej nie mogło być. Przyjdą pieniądze, przyjdzie dofinansowanie, przyjdą opłaty za zaległe fakturki, za dofinansowania, za różne takie rzeczy, na które czekaliście. Tutaj przyjdą. Tutaj przyjdą, kochani. To już nie jest oczekiwanie, bo to już jest, że dostajecie praktycznie te pieniądze do ręki. Jeżeli moje skarby chcą kupić wycieczkę, jechać na wycieczkę, na wczasy, na wakacje, no czujecie się po prostu
Przecudownie tam. Od razu płacicie, od razu jedziecie, kochani. Nawet jeżeli szukacie, kochani, wycieczek, pracy, to wy możecie znaleźć dwie super oferty. Którąkolwiek nie wybierzecie, jedna lepsza od drugiej. No, jedna lepsza od drugiej. I kochani, nie zastanawiamy się, kochani, tak jak Koliber wam tutaj mówi, że tu i teraz nie zastanawiajcie się, bo za chwilę wam wykupią, tak? Mamy, kochani, tutaj te karty i wykupią wam i ich nie będzie. Nie będzie, no. Także skarbeńki, rozejrzyjcie się, bo jest to super oferta i czasami nie warto zwlekać. Osoby, które szukają pracy w tym tygodniu, nie dość, że mają rozmowę, to mogą na drugi dzień iść do pracy. Świetne zlecenia. Jeżeli szukacie zleceń, to jest tydzień, kochani, na właśnie na te zlecenia. Koliber, stój. Koliberek nam się przewraca. Słuchajcie, w miłości też rewelacyjnie. No bardzo ładnie. Macie przede wszystkim dwa asy, dwójkę pentakli i obojętnie, czy jesteście w związkach, czy nie jesteście w związkach, no to skarby, ja mam dla was taki przekaz, że mówcie co chcecie, ale nawet osoby w związkach mogą mieć taki, powiedzmy, mały dylemat, gdzie jest osoba, która jest wami zainteresowana i wy naprawdę będziecie się zastanawiać, może to będzie ktoś, kto z wami pracuje, bo te pentakle, tak bym widziała, że to jest osoba, która przy pracy bądź przychodzi, może coś załatwia u was i wychodzi, coś takiego. I ja tutaj widzę, no, że wy sobie zaczynacie rozmawiać, ale i as mieczy mówi o tym, żeby skorzystać z tej propozycji na kawę, herbatę, chociażby tylko tak. No moje single kochane, wy poprzez pracę możecie naprawdę, nawet przez kogoś w pracy, możecie poznać kogoś i ta znajomość może na początku być taka dla was niezbyt obiecująca, ale gwarantująca to, że osoba jest zainteresowana. Tak? Moi kochani, w związkach to ja widzę, że wy tutaj planujecie jakieś remonty, jakieś malowania, wyjeżdżacie, przede wszystkim wyjeżdżacie na łono natury, tak? Nie ma was przez weekend, zamykacie drzwi, nie przejmujecie się kłopotami i jeżeli, kochani, wasze dzieci nie zadzwonią, nie przyjadą, no będziecie o tym myśleć, czemu tak jest, ale słuchajcie, bardzo, bardzo zastanówcie się, bo macie kartę tutaj, skarby, że w tym tygodniu jest mi bardzo przykro o tym mówić, ale macie wśród, nie wiem, czy to jest wasza rodzina, czy to są wasi przyjaciele, którzy są zasmuceni, którzy mają może kłopot i nie umieją sobie z tym poradzić. Może to kontakt się z wami urwał, może on się urwie w tym tygodniu, ale karty tutaj, którą dołożyłam, mówi, że tu będzie raczej zerwanie kontaktu, czyli macie tu taką osobę, że nie poszło coś, może nie pójść, bądź już nie poszło coś po jej myśli i po prostu się odwraca napięcie i mówi, to mam cię gdzieś. Z czasem okaże się, czy to jest dla was dobre, czy niedobre. Myślę, kochani, żeby myśleć do przodu. Macie nadzieję, że pewne sprawy wreszcie ruszą z kopyta, że otrzymacie pewne rzeczy, na które już długo, długo czekacie. I dobrze, kochani, bo Królowa Mieczy sugeruje mi, że będzie można pewne rzeczy zapiąć na ostatni guzik. Bądźcie mądre, bądźcie sprawiedliwe. Może w tym tygodniu będzie ważna kobieta z żywiołu powietrza, bliźniąt wagi bądź wodnika, tak? Może być ważna. Skarby, tak jak powiedziałam, powiedziałam wam wcześniej, że do przeszłości odchodzą pewne wiadomości. Tak jak mi się skojarzyło, ponieważ tutaj ktoś odchodzi, tu jesteśmy niezadowolone z tego kontaktu, to może, kochane lwiątka, przepraszam, że to powiem, ale albo wy zablokujecie kogoś, albo ktoś was zablokuje. Muszę się napić wody, bo gadam i gadam.
tak jakby była blokada. Tak jakby nie można było się dodzwonić i koniec. Może ktoś do was pisze, a wy mówicie, mam męża, jestem zajęta, jestem w pracy, a ktoś non-stop, bo on sobie wymyślił tak, że teraz będzie dzwonić, bo teraz będzie do ciebie pisać, ty masz już, a ty po prostu nie masz tego czasu, bo jesteś zalatana. Zresztą dla wielu z was to, jeżeli przyjdzie nawet jakiś człowiek, no wiadomo, że każdy ma różne gusta, więc jeżeli ktoś was kiedyś nie chciał, to zastanówcie się, czy jest to dobre, żeby teraz, o co, teraz sobie przypomniał, bo na przykład nikogo teraz nie ma? Pamiętajcie. Pamiętajcie, skarbeczki, że nie ma co ludziom pobłażać. Ja uważam, że jeżeli ktoś kiedyś was nie chciał, to teraz przychodzi, bo nie ma innych opcji. Albo ma, tak jak tutaj mamy dwójkę pentakli, no to może ma was i teraz porównuje z kimś. Także bądźcie tutaj, skarbeczki, czujne, tak? No i co, kochani? 10 mieczy na pozycji zdrowia. Nic fajnego, jak powiedziałam na początku, bo karta oznacza pogorszenie stanu zdrowia. Nie wiem, czy widać ładnie. No pogorszenie stanu zdrowia, jakiś upadek, kochani. Uwaga na kończyny. Jeżeli chodzi o operacje, to w tym tygodniu możecie mieć może jakieś zabiegi, akupunktury, może pobieranie krwi, może, kochani, trzeba dotlenić swój organizm, może za długo siedzicie w pomieszczeniu i to jest taki znak, żeby te swoje serduszko dotlenić. Wiecie, jaką macie kartę rady, eremitę? Wy musicie coś przemyśleć, wy musicie coś zauważyć, skarbeczki. Nie wiem, o co tutaj i dla kogo tutaj teraz mówię. Może mówię tylko do 10 osób albo do 200, ale słuchajcie, radą na ten tydzień jest, jeśli nie wiesz, co masz zrobić, to idź na bok, przemyśl. Przeczytaj książkę, zdobądź więcej informacji, medytuj, uspokój. Przede wszystkim uspokój swój umysł i ciało. Jeżeli znasz zodiakalną pannę, to panna zna odpowiedź. Panna da ci radę. Ale jeżeli znasz, bo nie będziesz przecież wychodzić na ulicę i wołać, kto jest pod znaku panny, nie? No. Skarby, co jeszcze wam mogę tutaj powiedzieć, jeśli chodzi o ten tydzień? No tak, smutne wieści o rodzinie bądź jakiś kłopot. Jeżeli tu jest jakiś mężczyzna w związku, nie będzie zbytnio zadowolony i tutaj mamy też propozycje dla osób, które są w związku małżeńskim. Może przyjść taka propozycja. Słuchajcie, możecie się dowiedzieć o chorobie dziecka, że ktoś ma kłopot z dzieckiem, tak? Mogą przyjść takie wiadomości. Może czekacie na jakąś przyjaciółkę i w ostatniej chwili ta osoba zrezygnuje z przyjazdu do was, kochani. Jedna przyjaciółka tutaj jest odsunięta zupełnie na bok. To nawet by się potwierdziło, kochani, z tarotem, tak? Wiecie co, dam wam jakiś fajny kamień na ten tydzień. Razem z przesłaniem, proszę, to jest dla was diament. Kocham diamenty. Zresztą jak wszystkie kobietki, nie? Diament, poszanowanie własnej wartości. Jesteś cennym klejnotem Boga. No raczej. Lwiątka, to zadajcie sobie pytanie w główce na czas od 26 do 2 lipca. Zobaczymy, kochane moje, jaką tutaj dostaniecie odpowiedź. Denerwuje mnie ta lampa o tej porze. Za bardzo mi tu świeci. Skarby, odpowiedź numer 1, odpowiedź numer 2, odpowiedź numer 3. Możecie też sobie zadać 3 pytania, jak najbardziej, oczywiście. Jeżeli macie tyle pytań, proszę bardzo. Możecie w międzyczasie dać lubię to, zostawić ślad w komentarzu, no i udostępnić horoskop, kochani. Udostępnijcie, niech idzie w świat.
Jedyneczki. No właśnie, to jest ten eremita. Medytacja przyniesie odpowiedź. Widzicie? To jest ta sama karta, kochani. Ta sama karta. Dwójeczki. W przeciągu kilku tygodni. Musicie chwilę poczekać. No i trójeczki, moje kochane. W niedalekiej przyszłości. Niedługo. Dwójki w przeciągu kilku tygodni, natomiast trójeczki w niedalekiej przyszłości. No i super. I bardzo się cieszę. Aniołki, to ja idę do kuchni gotować obiad, kolację. Ja Wam życzę wspaniałego tygodnia. Buziaki. Do usłyszenia niedługo. Pa, pa. Dzień dobry, moje kochane panienki w nowym tygodniu. Horoskop zrobimy od 26 czerwca do 2 lipca. Pamiętajcie, kochani, że czytania, które zrobimy, są ogólne dla wszystkich moich kochanych panienek, również dla tych ascendentalnych, więc pamiętajcie, jeżeli nie będzie rezonować, weźcie tylko to, co Wam odpowiada, ewentualnie posłuchajcie swojego znaku, który posiadacie w ascendencie. Witam serdecznie moich nowych słuchaczy. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście konta kanału, kochani, zachęcam. Od razu w tej samej momencie otrzymacie informację, że jest dla Was nowy filmik na kanale. Zaznaczcie sobie szary dzwoneczek i wszystko. A jeżeli moje kochane panienki są tutaj, które mogą udostępnić horoskop, będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Dziękuję za każdą łapkę w górę, bo to mi daje szansę na rozwój kanału. Dziękuję za każdy komentarz. Jeżeli nie macie ochoty pisać, jak rezonuje, wystarczy, kochani, kwiatuszek. Skarbeczki, jak widzieliście, przetasowałam też wyrocznie duchowych zwierząt, także dostaniecie też kartę od mocy. Od mocy zwierzątek. Zobaczymy, kochani. Rozłożę karty najpierw wszystkie, bo tak mi jest łatwiej Wam opowiadać po kolei. Dobrze? To zobaczmy Waszą energetykę na ten tydzień. Co karty przygotowały? Pięknie. Król Pentakli. 8 kielichów. 6 buław. Koniec z pomaganiem komuś, bądź zdecydujecie, że ile można. Czas stop. Co w finansach, w pracy? Ach, rycerz buław, dwójka buław. Nowe początki, rycerz mieczy. W miłości. No i w miłości paś kielichów, czyli jest szansa na randkę. Tutaj mamy jakiegoś cesarza, może zodiakalny baran. No i 6 mieczy, kochani. Dobra. Otoczenie, dzieci, rodzina, przyjaciele. Świetnie, trójka pentakli. Nadzieje czy obawy? Nadzieje. No, chyba gdzieś chcecie wyjechać, kochani. Co jeszcze się wydarzy? Oj, 10 kielichów. Spotkania, wyjazdy, urodziny, śluby, grille, wakacje, coś pięknego. Co ewentualnie odeszłoby do przyszłości? Mamy tutaj, kochani, koło fortuny. Co w zdrówku? Trójka kielichów. Świetnie. I karta rada, 9 buław. Nie poddawajcie się. W tle czytania mamy trójkę buław, czwórkę pentakli i diabełka. Haha. A jakie zwierzę mocy? Mrówka. Mrówka, czas na wspólne działanie, czyli coś razem. No i świetnie, kochani. W ogóle będziecie pracowite jak te mróweczki, coś mi się wydaje. Tutaj Wam położę koło Waszego znaku tą kartę. Kochani, fajny tydzień. Patrząc wokół, tak jak mówię, czas na świętowanie, czas na zabawę. Może jakieś wesele Was czeka, wyjazd, spotkanie w gronie rodzinnym, przyjaciół, ogniska, grille, przyjmowanie gości, jeżdżenie w gości. No, bardzo, bardzo ładnie. Tutaj, kochani,
Podejrzewam, że wiele z Was będzie mało co siedziała w domu, raczej będziecie wychodzić, będziecie skupieni na tym, żeby zarabiać pieniądze, żeby szybciutko uporać się z pewnymi sprawami ważnymi, na przykład z pracą, żeby mieć jak najwięcej dla siebie czasu wolnego. Może dla niektórych będzie koniec na przykład jakichś kursów, koniec spłacania jakiegoś kredytu, bądź tak jak powiedziałam wcześniej, koniec pomagania pewnym osobom. Może dojdziecie do wniosku, że zbyt długo pomagaliście i czas najwyższy zakończyć to, tak? Bądź, kochani, jest to też informacja, że kończy się pewien etap, zostawiacie coś, co Wam po prostu nie wychodziło, może mieliście dodatkowe zajęcie i nie przynosiło dochodu, więc zostawiacie to, tak? Skarby, bardzo, bardzo fajne samopoczucie, w ogóle będziecie się dużo uśmiechać, dużo radości widzę, skarby, naprawdę. Aniołki, co w finansach? No i tutaj, kochani, jak najbardziej na tak. Nowe propozycje zawodowe, nowe zlecenia, słuchajcie, możliwość podpisania nowej, fantastycznej umowy. Osoby, które są bez pracy, szukają pracy, to ja widzę, że możecie jedną, więcej niż jedną ofertę znaleźć, bo mamy te dwie buławy i możecie znaleźć dwie i się zastanawiać, która lepsza. Zdobądźcie jak najwięcej informacji. Dla części z Was jest też taka przestroga, że może macie szansę, kochani, na jakiś awans. Bądź jakieś zlecenie, ale słuchajcie, mam tutaj wrażenie, że ktoś Was może obserwować, bo rycerzyk mieczy często, wiecie, przylatuje z propozycją i obserwuje, który pracownik, ten czy ten, do tego się nadaje. Także wykażcie się cierpliwością, a macie szansę, kochani, pójścia do przodu. W tym tygodniu nie sądzę, żeby przyszły jakieś pieniądze takie większe, na które czekacie. Być może trzeba będzie się o nie upomnieć. Jeżeli planujecie zakupić wycieczkę czy coś takiego, tak jak powiedziałam, mogą być więcej niż jedna oferta, nawet dwie i one by były fajne. Poczytajcie sobie opinie, sprawdźcie sobie, która by była ważna. Mogą przyjść też wiadomości dotyczące finansów, czy to z banku, czy to jakaś pożyczka, czy coś takiego. Bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o miłość, no to tak jak mówiłam, paść kielichów niesie zaproszenie na randkę, zaproszenie do fajnej restauracji, możecie gdzieś iść. Dla części z Was może to być informacja, że poznacie kogoś, kto jest po rozwodzie, kogoś, kto się niedawno z kimś rozstał, ale jest to poważna osoba, bo cesarz to jest osoba raczej poważna, stateczna, która już ma jakiś status, czy zawodowy, czy określony wiek, tak jak mówiłam, może to być zodiakalny baran, ale też może być, kochani, rak, skorpion albo rybka, tak? Kochani, dla części z Was to też jest, może być taka informacja, że Wasz ukochany, czy to dziecko wyjeżdża na wakacje, czy to Wasz partner, partnerka wyjeżdża do pracy, bądź musi się przeprowadzić do innego miasta, bo dostał gdzieś dalej pracę. Jeżeli jesteście w związkach, wszystko jak najbardziej, kochani, będzie szło dobrym, dobrym torem. I tak jak powiedziałam, to jest, kochani, ten czas na świętowanie, żeby znaleźć w sobotę, w niedzielę czas dla siebie, dla rodziny, dla dzieci. No i zobaczcie, jaka fajna współpraca. Organizujcie razem. Na pewno, kochani, jest to duża szansa na to, żeby powiększyć grono swoich przyjaciół, zaprosić kogoś z rodziny, czy nawet przyjąć zaproszenie i macie nadzieję na wyjazd. Jeżeli są osoby, które chcą kupić na przykład jakiś pojazd, no to słuchajcie, zorientujcie się, czy ta cena jest warta tego. A słuchajcie, no na ten tydzień to 10 kielichów, no to już nie ma lepszej karty. Nie ma. Radość, spokój, szczęśliwość. Tutaj wyjeżdżacie nad wodę, spędzacie czas z rodziną, z najbliższymi. Nie czujecie się samotni przede wszystkim, kochani. Może zostawicie, może musicie pracować w sobotę, niedzielę, a w tym tygodniu zrezygnujecie, żeby pobyć właśnie
z rodziną, z przyjaciółmi. Wiele z Was będzie sprawdzało też stan swojego konta, tak? No może dlatego, że będziecie coś tam szykować, prawda? Jedynie, kochani, do przeszłości odchodzi jakaś szansa. Może nie wykorzystacie jakiejś szansy, może nie jesteście czegoś pewni. Może, kochani, chodzi to o to, że wraca do Was osoba, którą znacie z przeszłości i będzie Wam tam truła. I Wy raczej nie będziecie zainteresowani, bo ta karta, kochani, na tej pozycji wskazywałaby mi, że to już było, minęło i Wy nie chcecie dalej się zastanawiać, tak? Nie chcecie się zastanawiać, co z tym zrobić. Skarby, jeśli chodzi o zdrowie, jak najbardziej widzę, że uśmiechy są, ale problem dla niektórych może się pojawić z narządami płciowymi. Kobiety, proszę zwrócić uwagę na piersi, tak? W ogóle widzę, że będziecie bardziej takie aktywne, może zaczniecie biegać, może zaczniecie ćwiczyć, no coś tutaj jest, kochani, takiego, że Wam się chce, tak? I dzięki temu poprawi się też no zdrowie. Kochani, koniec zmagań, mówi karta rada. Koniec już zmagań. Może byłaś na tyle, czy byłeś na tyle zdeterminowany, że wszystko musieliście zrobić sami. Następuje koniec, ale karta radzi, bądź ostrożna. Masz, owszem, ukryte rezerwy swoich sił, ale nie przeforsowuj się. Nie przeforsowuj się. Pamiętaj o swoim zdrowiu, pamiętaj o dyscyplinie nawet, tak? Jeżeli czujecie się wypaleni na przykład w jakiejś dziedzinie życia, czy to w pracy, czy w miłości, dajcie sobie czas na przemyślenie. Po to mamy tutaj tą szóstkę mieczy, żeby znaleźć ten czas, kochani, dla siebie. Zobaczę, co jeszcze Wam mogę dopowiedzieć. Co jeszcze dla moich panienek, pracowitych jak mrówki. Tak jak tutaj Wam wylosowałam, będziecie pracowite, będziecie zdobywać wiedzę, będziecie się czegoś uczyć nowego, będziecie chciały. No, może jakieś kursy, szkolenia w tym tygodniu Was będą czekały. Może, kochani, niespodziewany wydatek przyjść. Czyli na przykład zepsuje się pralka, lodówka i bach, trzeba iść kupić. Ktoś może, kochani, wycofać się z jakiegoś spotkania, bo coś się u niego wydarzy, tak? Ale na przykład, tak jak Wam powiedziałam, na tym zjeździe czy na tym weselu możecie poznać dużo fajnych ludzi, czy na tym weselu, czy gdziekolwiek będziecie, bo tutaj są nowe osoby blisko Was. Zobaczmy, co jeszcze dla moich panienek. Jeżeli moje skarby były z kimś pokłócone i czekacie, aż się ten ktoś odezwie, tu jest taka rada, żeby wyciągnąć rękę do zgody. Żeby wyciągnąć rękę do zgody, ale dla niektórych też może być taki przekaz, że osoba się zastanawia. Osoba się zastanawia, czy to ma sens. Natomiast słuchajcie, no wielkie, niesamowite szczęście dzięki kobiecie, świetne wiadomości. No i dla niektórych po prostu zabije, patrzcie, znowu mamy tu tego rycerza kielichów, no po prostu serduszko Wam zabije mocniej, tak? Widzicie? Zabije serduszko mocniej, tutaj będzie zaproszenie na randkę, przyjmujcie te zaproszenia, bo się będziecie świetnie czuć, naprawdę. Świetnie czuć. Niektórzy chcą zrobić w domu jakiś remont, jakieś malowanie czy coś takiego. Będziecie zadowoleni. Będziecie zadowoleni.
No to dam wam jeszcze jakiś fajny kamień z przesłaniem, co? Dam wam kryształowe przesłanie dla moich aniołków. Proszę uprzejmie. Bursztyn, no proszę, bursztyn, powiedz to Bogu. Weź głęboki wdech, a podczas wydechu uwolnij tę sytuację do Boga, by uzyskać uzdrowienie i odpowiedzi. No, w tym tygodniu jest wskazane, kochani, noszenie bursztynu. Na pewno posiadacie bursztyn, co? Aniołki, bardzo, bardzo proszę, zadajcie sobie pytanie dotyczące przyszłego tygodnia od 26 czerwca do 2 lipca. Zadajcie sobie pytanie, możecie zadać 2-3. Tutaj macie pierwszą odpowiedź, tutaj macie drugą odpowiedź i trzecią odpowiedź. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, proszę sobie zatrzymać filmik. W międzyczasie możecie zostawić dla mnie łapeczkę w górę, mały ślad w komentarzu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli też udostępnicie ten horoskop. Jedyneczki. Decyzja należy tylko i wyłącznie do was. Kto wybrał kartę numer 2? Absolutnie nie ma powodu do zmartwień. Kto wybrał kartę numer 3? Skarby w niedalekiej przyszłości. Widzicie, to już będzie niedługo. Wszystkie sprawy układają się po kolei. Także cudowny tydzień. Bardzo się cieszę, aniołki. Bardzo, bardzo mi się podoba. Aniołki, no to ja lecę szykować urodzinki dla mojego synusia. Ja wam życzę cudownego tygodnia, wszystkiego pięknego. No i niech się sprawdzi tylko to, co fajne. Buziaki. Do usłyszenia, pa, pa. Dzień dobry, moje kochane Wagusie. Energetyka tygodnia od 26 czerwca do 2 lipca. Kochani, 6 rano, słońce świeci jak niepoważne, ale to dobrze, nie narzekajmy, niech świeci. Kochani, mamy lato, zahaczymy już o lipiec, o wakacje. Macie jakieś plany? Skarbeczki, dzisiaj tarot wróżkowy dla was, czytanie oczywiście ogólne dla wszystkich zodiakalnych wag oraz również dla tych ascendentalnych. Jeżeli dzisiaj horoskop wam nie będzie odpowiadać, nie będzie z wami rezonować, no to zachęcam, kochani, żeby odsłuchać swojego znaku ascendentalnego, jeżeli ten obecny z wami nie gra. Kochani, mam też wyrocznie duchowych zwierząt. Zobaczymy, jakie zwierzę mocy dla was na ten tydzień. A co, kochani, piękna Talia, znacie już ją? Witam też bardzo, bardzo serdecznie moich nowych słuchaczy. Widzę, że jesteście tutaj ze mną. Bardzo się cieszę, że mi zaufaliście. A jeżeli podoba wam się, kochani, ten kanał i to, co robię, no to zachęcam do subskrypcji kanału, naciśnijcie sobie szary dzwoneczek, wszystko i będziecie po kolei otrzymywać wszystkie filmy, tak jak wam wrzucam, praktycznie w tej samej minucie dostaniecie powiadomienie, tak? A jeżeli któraś Wagusia może, udostępnijcie horoskop, będę wam bardzo, bardzo wdzięczna. Kochani, myślę, że rozłożymy najpierw wszystkie karty i sprawdzimy, co tam w tym tygodniu słychać. Wy macie w tym tygodniu wylosowaną kartę lisa, a lis w tej talii oznacza, że trzeba myśleć szybko. Podejrzewam, że pewne działania również nie będą miały czasu na to, skarby, żeby się zastanawiać. Będzie trzeba szybko podjąć decyzję, bezzwłocznie. No to zobaczmy, jak was karty przedstawiają. No właśnie. I słuchajcie. I tu mamy to zastanawianie się. Czy to mi się opłaca? Czy to jest dla mnie dobre? I będziecie cały tydzień rozmyślać, kminić, bo mamy tu tego diabełka, ale i kartę gwiazdy, że raczej wszystko się uda pozytywnie. Ale zaraz będziemy szerzej, kochani, opowiadać.
Zobaczmy jeszcze, co w finansach, w pracy, w szkole, chociaż szkoły już nie ma, nie? No pięknie, świat dwójka kielichów i kochankowie. Kochani, romans w pracy. Zakochanie w pracy, randki w pracy, bardzo dobre kontakty, bardzo dobra współpraca w pracy. Tysiące osób wam będzie pomagać, nawet tych, których nie znacie. No te karty powinny być tu, ale jeżeli mamy tu, to widzę zysk finansowy, wypłata, wynagrodzenie, a w miłości. Król kielichów, słuchajcie. No macie tego faceta, czy tam tą osobę, rybarek, skorpion. Ale trzy miecze, patrzcie. No ja to zawsze wam z księżycem. Ja to jak wam dołożę. Może jeszcze rybarak, no rybarak może jeszcze być taki znak. Ale słuchajcie, ta osoba nie powie wam czegoś, bądź skrzywdzi was. Słuchajcie, na nowo poznane osoby zaraz wam będę opowiadać. Uważamy. Natomiast osoby w związkach, no tutaj może być, kochani, kiepsciutko. Otoczenie, dzieci, rodzina, przyjaciele. No i tutaj macie otoczenie idealne, przyjaciół wspaniałych, rodzinę jeszcze fajniejszą. I sądzę, że... A może ten romans w pracy, słuchajcie, wyjdzie na jaw. O, zaraz będziemy patrzeć, dopytywać. Nadzieje, głupiec, co jeszcze fajnego? Osiem kielichów, zdecydujecie się na zakończenie pewnego rozdziału w waszym życiu. Co odchodzi do przeszłości? Wahania, co zrobić? Co w zdrowiu? O, czwórka buław. I rada. 10 pentakli. Zająć się domem, rodziną, przyjaciółmi, tym, co jest ważne. W tle czytania mamy skarby. 6 mieczy. Cesarza. Silne karty macie. Rycerza mieczy. Pyskate będziecie. Wagi będziecie pyskate, naprawdę. Może to ten list tak was zmotywuje, co? Jak myślicie? No może tak być, jak najbardziej. O jejku, słuchajcie, łatwego tygodnia nie macie, to jest raz. Dwa, dużo będzie zależeć od was samych, ale musicie być bardzo ostrożni, kochani, bardzo. Słuchajcie, tak jak powiedziałam, będą jakieś dylematy w tym tygodniu, będą jakieś tematy, które... nie będą dawały spać po nocach, będziecie się trochę martwić, jak co załatwić. Pamiętajcie, że skoro macie fantastycznych ludzi opanowanych wokół siebie, a wy jesteście zdenerwowani, to warto skorzystać z ich rady, porady, nawet skarby iść i zapłacić, żeby potem nie stracić na przykład pieniędzy, nie stracić majątku. Dużo rzeczy będzie na waszej głowie. Tak jakby ktoś na was zwalił, bądź tylko od was będzie zależało, kochani, pewne sprawy. I tego będzie za dużo. Ja tu widzę, że wy jesteście przygnębieni. No ale słuchajcie, coś będzie tak kuszącego, że poradzicie sobie z tym raz dwa. Albo to będzie propozycja finansowa, albo jakieś zadanie, w którym zobaczycie, że możecie osiągnąć sukces. A ponieważ wylosowałam wam trzecią kartę gwiazdy, więc ten sukces, po prostu jesteście skazani na sukces i jest wam pisany w jakiejś dziedzinie w tym tygodniu. Myślę, że to będzie skarby. Bardzo przełomowy tydzień, dlatego karty, które mam tutaj na stole, są bardzo silne, bardzo mocne i może część z was otrzyma na przykład pieniądze z ubezpieczenia, zaległą wypłatę, zaległe, kochani, świadczenia, dofinansowanie, jeżeli prowadzicie firmę. Widzę, że radość wielka w miejscu pracy, ale ogromna. Część z was może jechać na delegację, część z was może nawet jechać na urlop, bo tu mamy ten piasek, zadowoloną wiedźmę. Kochani, nawet jeżeli pojedziecie w delegacji, zostaniecie gdzieś oddelegowani, czy na inne piętro nawet, kochani, czy będziecie z kimś musieli współpracować, ta współpraca będzie tak rewelacyjna,
że będziecie tak zadowoleni, że osiągniecie sukces. Jeżeli to będzie, kochani, kobieta, mężczyzna, to ja tutaj widzę, że przypadniecie sobie do gustu i będą tutaj, kochani, spotkania poza miejscem pracy. Jeżeli jesteś wagą, która obecnie poszukuje pracy, to szukaj tej pracy z dala od domu. Nawet poza granicami kraju. Czemu? Bo tam możesz spotkać miłość swojego życia, a na dodatek zarobić fantastyczne, ale to fantastyczne, kochani, pieniądze. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Kochani, w miłości. I tu by było wszystko pięknie, ładnie, gdyby. Może i sobie, kochani, do tej miłości dołożymy karty, żeby wam dopowiedzieć. Bo tak jak wam powiedziałam, macie tu bardzo uczuciowego, bardzo fajnego człowieka, który was na pewno kocha, ale w tym tygodniu jest szansa, że może coś powie, może coś zatai, bądź coś wyjdzie, kochani, na jaw. Dla wielu z was, którzy mogą poznawać kogoś w tym tygodniu, okaże się, że ta osoba ma jakieś tajemnice przed wami, może coś od was chcieć, a wy zaufacie bezgranicznie, a okaże się, że na przykład ta osoba, z którą rozmawiacie przez internet, to nie jest ta osoba. Że osoba, z którą rozmawiacie, nie jest wolna, tylko jest cesarzem, czyli jest osobą, która ma rodzinę, dzieci, żonę, męża, tak? Zaraz sobie to pytamy. No i mamy króla pentakli. Piątka pentakli. Słuchajcie, osoba może zniknąć, zostawić was. Oświadczyć, że odchodzi. Koło fortuny. Nie przeczuwaliście nic? Pod spodem 10 mieczy. Zamierzony cios w was bezpośrednio. No i wieża pod spodem. Słuchajcie, bardzo mi przykro, ale nie, dla niektórych wag nie mam po prostu dobrych wieści, bo nawet karty, które dołożyłam, są niestety mówiące o tym, że wasza osoba może was zranić. Bądź i jest też przekaz kolejny dla części osób spod znaku wagi, że osoba jest tak mocno poraniona, że niedawno się z kimś rozstała, że nie umie się otworzyć na was. Kolejny przekaz, jeżeli wraca do was osoba z przeszłości, kochani, która was zostawiła bez słowa, bądź zraniła, teraz wraca z podkulonym ogonem i chce to wszystko w tym kole fortuny naprawić. Bo czemu? Bo im strasznie was brakuje. Że wiedzą, że byliście osobą konkretną do życia, a takiej nie spotkali. I co wy na to? Macie przyjaciół, macie mamę, tatę, porozmawiać. Jak najbardziej. A wy oczywiście macie nadzieję, że spotkacie kogoś nowego, że spotkacie osobę, która będzie chciała z wami stworzyć związek, być uczciwym, tak? Ale kochani, przed wami ja sądzę, że wy nie dacie się wrobić i rada od kart jest też taka, żeby nie wracać do tego, co już było. Bo ta osoba i tak kiedyś cię zostawi znowu. I tak odejdzie. Więc lepiej poczekajcie na kogoś wartościowego, na kogoś nowego, bo to wam się bardziej opłaci. Będziecie z tą osobą, z tym wracaczem, przerabiać te same historie. To, co było. A tu mamy kartę bramy i dla was jest, kochani, zostawić stare, iść w nowe. Tu mamy kartę śmierci, ale to nie jest taka dosłownie karta śmierci, tylko karta, która mówi: zostaw to, co było, to, co się nie udało, wejdź w nowe drzwi.
W te drzwi już wchodziłaś. Tutaj nie ma zbyt pięknej przyszłości, nie? No. Kochani, bardzo fajna karta, jeśli chodzi o zdrowie. Czwórka buław. No, przebywamy na świeżym powietrzu, dotleniamy się. Teraz jest fajnie ciepło, ale niektóre osoby muszą uważać, słuchajcie, na stan zapalny w organizmie. Nie wiem, czy to będą dziąsła, czy to będą stawy. W każdym bądź razie może się pojawić jakiś stan zapalny, tak? Jedynie co, dotleniamy nasz organizm. I rada, kochani, najpiękniejsza rada, jaką chyba mogłam dla Was wylosować. Najważniejsze będą w tej chwili sprawy urzędowo-sądowe, urzędowo-prawne, zapisywanie, dziedziczenie, spadki, przebywanie z rodziną, załatwianie spraw, które dotyczą rodziny. Może chcecie zakupić dom, działkę, może musicie pewne sprawy poukładać. Niektórzy z Was może czas najwyższy, kochani, pomyśleć o urlopie. Co Wy na to? No, ja zapytam z moich kochanych kart. Już mi się obróciła karta. Co jeszcze Wam mogę dopowiedzieć? Słuchajcie, będzie tutaj smutek, nawet i rozwód, kochani. No, tak jak Wam powiedziałam wcześniej. Możliwe, że się też dowiecie o rozwodzie czyjś, waszych dzieci, waszym. No jest tutaj rozłam w rodzinie. Smutne wiadomości dotyczące, kochani, rodziny. I to takie, że moglibyście powiedzieć, no tak, tego już się nie da odbudować. No. Co jeszcze? Ja Wam za chwilkę dam kryształowe przesłanie. Zobaczymy, jaki kamień dla Was na ten tydzień. O, tak sobie urozmaicimy te horoskopy. Niesamowita radość przez mężczyznę o jasnych włosach, jasnych oczach, błękitnych. Słuchajcie, jakieś spotkanie z jakąś koleżanką może nie dojść do skutku. Słuchajcie, tutaj dużo załatwiamy urzędowych spraw. To jest tydzień, kiedy możecie wszystkie sprawy pozałatwiać, tak jakby Wam los sprzyjał ku załatwianiu. Jeżeli gdzieś wyjeżdżacie w tym tygodniu, będzie to piękne miejsce, fantastyczne miejsce. Jeżeli bierzecie kogoś na przyczepkę, na przykład jedziecie z chłopakiem i bierzecie koleżankę, rada od kart, nie brać jej. No, nie brać. Skarbeczki, tak jak obiecałam, tak dla Was zrobię. Przesłanie. Rubelit, pięknie. To on jest tutaj, kochani, taki kolorowy, piękny kamień. Pasja i cel. Wasz entuzjazm zapewnia energię i motywację do pracy nad znaczącym projektem, który jest blisko waszego sercu. Rubelit to jest, kochani, kamień na ten tydzień. A teraz zadajcie sobie pytanie, które będzie dotyczyło właśnie tego tygodnia od 26 lutego, 26 czerwca do 2 lipca. Co mi z tym lutym? Boże, Boże, zimno, tak? Słuchajcie, miałam nie odkrywać. Pierwsza odpowiedź, druga, trzecia. Widzieliście? Ja już chciałam Wam odkryć pierwszą odpowiedź, a Wy musicie się zastanowić chwileczkę. W międzyczasie dać łapeczkę w górę. Napisać coś w komentarzu, a jak Wam się nie chce pisać, jak rezonuje, to zostawcie kwiatuszka. Będzie mi miło i kanał będzie się rozwijać, tak? Jedyneczki, w przeciągu kilku miesięcy, taka jest odpowiedź dla Was. Dwójeczki mają wypatrywać znaku. Będzie znak. Trójeczki, cokolwiek pomyślałyście, macie nie przestawać. To jest Wasz tydzień, to jest Wasz czas. I super, skarby. Bardzo Wam dziękuję za ten cudowny horoskop. Mam nadzieję, że sprawdzi Wam się to, co dobre. Tydzień będzie przepiękny. Ja, kochani, uciekam, bo będę przygotowywać urodzinki dla mojego raczka, dla mojego synusia. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrówka. Pa, pa. Dzień dobry, moje kochane skorpiony. Nowy tydzień.
Więc zrobimy sobie horoskop od 26 czerwca do 2 lipca włącznie. Pamiętajcie, kochani, że to czytanie będzie ogólne dla wszystkich moich skorpionów, również tych, które mają ascendent w skorpionie. Jak czytanie ogólne, więc nie musi z każdym rezonować, więc weźcie sobie tylko to, co Wam odpowiada. Jeżeli nie, odsłuchajcie sobie, w jakim znaku macie ascendent i odsłuchajcie tego horoskopu. Dam Wam, kochani, na początek zwierzę mocy. Zobaczymy, co wyrocznia zwierzątek dla Was ma na ten tydzień. Serdecznie witam moich nowych słuchaczy. Cieszę się, że tutaj Was tyle przybywa. Zachęcam, kochani, do subskrypcji kanału, aby natychmiast otrzymywać informacje, że jest nowy filmik na kanale. Wystarczy kliknąć subskrypcja, wszystko, ten szary dzwoneczek i będziecie każdy jeden film otrzymywać od razu. A jeżeli moje kochane skorpiony mają taką możliwość, bardzo proszę, żeby udostępnić ten horoskop, niech idzie w świat. Być może gdzieś jakiś skorpion czeka na te ważne informacje, tak? Oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, ślad w komentarzu. No a przede wszystkim, kochani, jeżeli tu ze mną jesteście, wasza energia ogólna jest trudna na ten tydzień. 3 miecze, 9 pentakli oraz 10 buław. Kochani, myślę, że co niektórzy albo się nawabią jakiejś choroby, może przeciążenia kręgosłupa, uwaga na to, co dźwigamy. Zapytajmy, co w finansach, co w pracy. Dwójka kielichów, eremita, wolne od pracy, słuchajcie, albo będziecie pracować w domku, albo jedziecie na urlop. Co w miłości? 5 kielichów, dwójka mieczy. I niestety 6 pentakli. Kochani, raczej tylko postawcie na przyjaźń. Nie widzę tutaj nowych takich sympatii, nowych znajomości. Raczej tylko to. Otoczenie. Dzieci, rodzina, przyjaciele. Pomogą. Pomogą. Będziecie nawet potrzebować. No i boicie się, że pewne sprawy wyjdą na jaw, bądź mogą wyjść na jaw. Słuchajcie, co odchodzi do przeszłości? Pewna niewiedza, zdrowie, koło fortuny. Karta rada, 4 pentakle. W tle czytania mamy pazia buław, króla kielichów, 7 pentakli. Ja wiem, wy nie lubicie czekać, nikt nie lubi czekać, nikt nie lubi, żeby ktoś za niego decydował. Zobaczmy wasze zwierzę mocy. Mysz, mysz. Troszczyć się proszę o drobiazgi, moje kochane skorpiony. 34 będzie ważne. 34 może strona w książce. Może 34 minutka. Skarby. Przyjdą wiadomości, sytuacje, które was, co niektórych, bo to jest przekaz ogólny, więc może mówię do jednego skorpiona, a może do 10, ale zwalą was po prostu z nóg. O, tak. Dla części z was będą to problemy zdrowotne, powracające, bądź kłopot z kimś z rodziny, kochani. Podejrzewam, że to nie będzie raczej finansowy kłopot, ale kochani, zmusicie się do tego, żeby na chwilę się zatrzymać, żeby pomyśleć o sobie, żeby odpocząć. Stąd, kochani, widzę was na wakacjach, stąd widzę was na odpoczynku. Trzeba by wziąć parę dni wolnego, kochani, bo to, co będzie się działo w waszej głowie, w waszym serduszku, to po prostu dawno nie mieliście tak smutnych chwil. I skarby, co niektórzy będą musieli po prostu przemyśleć pewne rzeczy, obmyśleć strategię, jak z tego wyjść, co zrobić. Oczywiście będzie trudno, bo wiadomo, że co z tego, że macie fajnych przyjaciół, rodzinę, znajomych. Jak nie każdą sytuację da się od razu odkręcić, naprawić. Dlatego skarby, uważamy.
Uważamy na siebie, uważamy jak jeździmy samochodem, uważamy na innych, mamy oczy, kochani, dookoła głowy, tak? Może tutaj, kochani, być coś takiego, że macie jakieś choroby, które powracają, na przykład, nie wiem, dysk wyskoczy i was unieruchomi, że zostajecie w domu, tak? Bo tutaj wyraźnie ta karta mówi, kochani, że coś do was wróci, coś, co już było. Na przykład macie niedoleczony ząb i nagle, słuchajcie, tak opuchniecie, że nie będziecie mogli ani mówić. Wiecie, jak to jest. Dlatego tutaj, kochani, jest mały kłopot. Ale też, słuchajcie, jeżeli pracujecie, kochani, no to postawcie na współpracę, postawcie na inne osoby. Przede wszystkim zrobicie to łatwiej, zrobicie to szybciej i będziecie docenieni, będziecie mieli kłopot z głowy i będziecie mieli nawet i więcej wolnego. Słuchajcie, jeżeli ktoś szuka w tym tygodniu pracy, możecie się dziwić, że do was nie dzwonią, ale oddzwonią. Ale myślę, że mogą oddzwonić, kochani, z zupełnie innego miejsca, także nie poddawajcie się. To jest czas, żeby się szkolić, żeby uczyć się. Może i, kochani, zostaniecie oddelegowani do domu czy tam do jakiegoś pokoju, że się musicie pouczyć, ale zobaczycie, że wam się to opłaci. Kochani, również jeżeli chcecie zatrudnić osobę czy z kimś współpracę podjąć, jest to rewelacyjny czas. Dwójka kielichów mówi, świetna współpraca. Będziecie się świetnie dogadywać. Być może to będzie osoba spod znaku panny, nie musi być. Ale możecie też wziąć studentów, stażystów. Kochani, świetnie się spiszą, bardzo fajnie pomogą. Część z was, tak jak powiedziałam, ma szansę w tym tygodniu wziąć urlop, wziąć wolne, żeby pewne rzeczy pozałatwiać i podomykać. Kochani, co w miłości? No a w miłości trochę rozczarowania. Wasza osoba może was czymś rozczarować. Tak widzę, jakbyście tutaj chciały mi powiedzieć, ja tego do tej pory nie widziałam, bądź nie widziałem. Wasza osoba na pewno jest uczynna, wszyscy ją lubią, wszyscy kochają, wszystkim pomaga. Ale myślę, że wam w tym tygodniu, Skorpiony, wasza osoba nie będzie chciała pomóc, po prostu nie będzie dla was miała czasu. Niektórzy z was, Skarby, przy tym czytaniu odczuwam, przy tym rozkładzie, przepraszam, mam wrażenie, że wasza osoba was w ogóle nie zauważa. Że żyjecie razem, a jednak osobno. Możecie spotykać się, nie wiem, w kuchni, na obiadach, wymieniać dwa, trzy zdania. Musicie sobie usiąść, Skarby, może sobie to powiem. Musicie sobie usiąść, Skarby, i porozmawiać, bo nie czujecie bliskości waszej osoby. Dla części z was, którzy oczekują jakiejś odpowiedzi, że ktoś się zdecyduje na rozmowę, na spotkanie, czy nawet na bycie z wami, kochani, te osoby będą zwlekać. Więc namówcie ich koniecznie do rozmowy, ale podejrzewam, że po tej rozmowie dalej nie będziecie wiedzieć, o co chodzi. O, wyciągłam dwie, chciałam jedną. No dobrze. A z buław i król mieczy. Tak, tutaj, kochani, trzeba podjąć tą męską decyzję i porozmawiać, co robimy dalej. Król mieczy nie okazuje, słuchajcie, emocji. I dobrze by było, kochani, to jest wasza energia, żeby zachowywać się tak jak król mieczy. Żeby być zimnym, żeby być chłodnym. Wy macie bardzo wielkie serca i bardzo gorące. Ale trzeba na chwilę, kochani, odstawić te uczucia i porozmawiać poważnie, czego osoba oczekuje. Myślę, że dla wielu z was, kochani, będzie ta odpowiedź zupełnie niewystarczająca, że kompletnie nie będziecie dalej wiedzieć, na czym stoicie. Jeżeli są to spotkania, dopiero co, słuchajcie, dopiero co kogoś poznane, to ja widzę, że ta osoba może w tym tygodniu albo nie mieć dla was czasu, albo się okazać jakąś taką. Raz odpisuje, raz nie odpisuje. Tu wiecie, że tam jedzie na imprezę, tu jedzie na imprezę, a wy musicie się, kochani, prosić. Dlatego musicie to chyba sprawdzić dogłębnie, czy ta osoba, ponieważ tu mamy króla, kochani, tu mamy króla, czy ta osoba nie jest w związku. Czy ta osoba nie przyszła się tylko zabawić, tak jak ten paź buław tutaj, czy ta osoba nie przyszła się zabawić?
i za chwilę sobie nie pójdzie, bo może tej osobie się coś pomieszało, że życie to wieczna zabawa, że może grać na czyichś uczuciach, a za chwilę ta osoba znowu zniknie, znowu zamilknie, znowu nie będzie się odzywać, a dla was to już, kochani, będzie powód do jakiejś małej awanturki. I tak jak wam powiedziałam, możecie liczyć na swoją rodzinę, na przyjaciół. Oni chętnie wam pomogą. Ja myślę, że dużo, dużo tutaj tematów. Jeżeli się, kochani, będziecie w tym tygodniu spotykać na grillach, na jakichś przyjęciach, urodzinach, kochani, ja myślę, że wy się otworzycie przed nimi. I będziecie się po prostu bać, że coś kiedyś powiedzieliście, coś zrobicie i będziecie się bać, że to wyjdzie na jaw. Najlepszą radą by było, kochani, wyjechać, odpocząć. Mamy tutaj kartę świata. I jedźcie na ten ogródek, do lasu, na rower, na wakacje, nawet szukajcie, kochani, wakacji. Co odejdzie, odpoczniecie psychicznie. Zobaczcie, wy w tej chwili jesteście kłębkiem nerwów. Wszystko jest na waszej głowie. Dzieci, rodzina, pies, kot, raty, co tam jeszcze? No, kochani, no mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Do tego mogą przyjść te nawracające bóle, możliwe bóle migrenowe, które będą spowodowane właśnie, kochani, tym stresem, który na was może no spłynąć, po prostu spłynąć, tak? Och, kochani. Karta rada. Na tej talii czwórka pentakli pokazuje mi skarbeczki, żeby pilnować tego, co się ma, dbać o to, co się udało zrobić. Przede wszystkim zacznijcie oszczędzać na wakacje, na śluby. Nie miejcie wątpliwości. Wierzcie w to, co uważacie za słuszne, to, co sobie postanowiliście. Będziecie naprawdę stabilni finansowo w tym tygodniu. Tylko musielibyście odstąpić od tak zwanego skąpstwa. Uświadomicie sobie, skarby, że wszechświat wam da wszystko, czego potrzebujecie. Może ktoś was ogranicza, mąż, sąsiad, przyjaciółka. Może ktoś was kontroluje. Ile wydajecie na fryzjera? A może to jest rada dla was, żeby właśnie, kochani, wymagać od innym, bo sami jesteście pracowici, zaradni. Małe, ponieważ mamy tutaj te monety, to ja widzę, że chcecie pomnożyć, kochani, swój majątek. Ale będziecie się bać o utratę pieniędzy, że źle zainwestujecie. Nawet jeżeli wykupicie jakąś wycieczkę, wakacje, będziecie się bać, że zapłacicie i to nie będzie to. Takie mam obawy u was w tej karcie. Zobaczmy skarby, co jeszcze wam mogę podpowiedzieć. Proszę zamykać dom. Macie złodzieja koło domu. Proszę pilnować swoich rzeczy. Kochani, jeżeli macie sprawy urzędowo-sądowe, to widzę, że tutaj będzie... Ktoś nie będzie uczciwy. Ktoś nie będzie mówić prawdy. Nie jest to osoba otwarta. Zresztą przy księżycu, przy tych obawach mieliście właśnie to samo. No. Smutek zamienicie wreszcie w uśmiech. Słuchajcie, za długo cierpicie. Są tutaj skorpione, które za długo są same i ciągle trafiają na osoby, które nie są uczciwe. I w tym tygodniu, kochani, nawet jak kogoś poznacie, bądźcie przezorni, nie wchodźcie szybko w relacje. Jakieś spotkanie ze znajomymi, z przyjaciółmi się szykuje, bądź z rodziną, będzie bardzo miło, bardzo fajnie, ale wy i tak będziecie myśleć o swoim problemie. No tak to już jest, jak się ma jakąś zagwozdkę,
To tak to już jest. Kochani, wiecie co? Dostaniecie ode mnie kryształ z przesłaniem na ten trudny tydzień dla was. Kryształ górski, o pięknie, kryształ górski, gdzie jest mój kryształ górski? Jest kryształ górski, myszko, poczekaj. Mamy kryształ górski, to jest dla was kamień. Pozwólcie sobie odczuwać wszystkie emocje. Całe wasze tęczowe spektrum uczuć przesyła ważne wiadomości i ważne wskazówki. No pięknie, pięknie, aniołki moje kochane. Każdy z was ma w głowie jakieś pytanie. Zadajcie je sobie teraz, usiądźcie wygodnie. Ja wam dam trzy karty z odpowiedziami. Karta numer 1, karta numer 2, karta numer 3. Proszę uprzejmie. Możecie zadać też trzy pytania. Możecie sobie zatrzymać filmik, jeżeli jest potrzeba. Możecie teraz zostawić właśnie łapkę w górę dla mnie. Zostawić ślad w komentarzu. Tak? Nawet jakby to miał być kwiatuszek, serduszko, to i tak kanał będzie się rozwijać dzięki wam. Jedyneczki, czeka was romans. Tylko i wyłącznie romans. Dwójeczki, pójdziecie na kompromis albo idźcie na kompromis, zgódźcie się na to. Trójeczki, musicie jeszcze troszeczkę poczekać. Odpowiedź brzmi w przeciągu kilku tygodni. Skarby, trzymam za was kciuki w tym tygodniu. Mam nadzieję, że wszystko się poukłada po waszej myśli. Jeżeli macie ochotę wejść w romans w miejscu pracy, przemyślcie to dobrze. Nowo poznane osoby nie sądzę, że zostaną na stałe, tym bardziej, że aniołki potwierdzają, że raczej to będzie romans, kochani, i uważajcie na swoje zdrówko, tak? Dziękuję wam, skarby, bardzo. Wszystkiego pięknego wam życzę. Cudownego tygodnia. No ja idę szykować urodzinki dla mojego synusia. Życzę wam dużo zdrówka i powodzenia w tym tygodniu. Pa, pa!